Ej, to jeszcze było ponoć dobre. To jest też ponoć dobra giereczka z tym typem. Tylko nie wiem, czy jest jaka rozmazane screeny, jakby z telefonu ktoś robił. O, taka jest grafika. To podobno zarąbista gra jest. No, powiem tak, z tych gierek ta mi chyba najlepiej by siadła. Ostatni łyczek przed startem przygody. Będziemy wydobywać surowce chyba, zobacz. Cowboy, kill off, jest git. Czasy wydobywania złota. Live. Po wyglądzie 7 na 10. Jak 7? Po wyglądzie dla mnie 10 na 10. Właśnie teraz liczę, że gameplay odda. Miejsce, ajluj. Nie widziałem, Draco, nie wiem o co chodzi. Będą tu napisy jakieś na dole, bo... Ile ta gra kosztowała? 6 zł? Tumbletown. Tumbletown. Co się dzieje? Tu chyba nie ma fabuły w tej grze, ale zobaczymy. Chłopie. Uch! Rusty! Byliśmy robotem! My gramy robotem, widzowie. Czekaj, gdzie tu kamerę dać? Może dam pod mapę? Cóż, wydaje chyba tak samo. Co? Zaczyna się. Dobra, ja wprowadzam swoją fabułę. Wydaje się, że tu jest dużo złota. O, fajnie. Dobrze, że tu wpadłem. To może być część kopalni bójka. Potrzeba tu tylko nieco farby. Okej. Lepiej zająć się eksploracją, nim skończy się świat. Aha, w prawym górnym jest ile nam światu zostało. Hola! Co ty wyprawiasz? Twoje dramatyczne wejście doprowadziło do zawalenia się dachu, co? Przepraszam panią, mój wujek przysłał mnie, bym przejął tę kopalnię. Zmierzałem do Dumbletown, dowiedzieć się, dlaczego to zrobił, ale wpadłem tutaj. Boba? Jesteś siostrą Joe'ego? Zniknął jakiś czas temu, zakradłam się tu wykopując tyle, ile zdołam. O ty szmato, okradasz wujka mi? Ty pieprzona szmato! Znalazłam go, co? Aha! Czyli okradała kopalnię wujka i się okazało, że trup leżał. Nice. Sam zobacz, ta? Nie zobaczę, pieprzyć się. Nie ma double jumpa. Poczekam tu i postaram się nas stąd wydostać, ta? Zamknij łeb. Dobra, chłopia. Ile zostało światła? Powoli się to światło kończy. Tu się da doładować. Aha, to się zbiera tak w ten sposób. Idziemy tu najpierw. A, tu jest wujek, zobacz. Dawno się nie widzieliśmy, wujku. Przykro mi, że nie przybyłem tu, nim nas opuściłeś. Zawsze twierdziłeś, że jesteśmy do siebie podobni. Nie rozumiem jednak, dlaczego wysłałeś tu... A czemu po wujku został szkielet? Nie jestem górnikiem. Wzdycha. Cóż za... Cóż, z przykrością muszę zabrać ci łup. Czy mogę pożyczyć kilof? Może uda mi się wydostać na stebrę. Co jest? Stary kilof. Tak. A jak się kopie? Pa, w górę się da patrzeć i w dół, zoba. Nice. A. Ty, fajna. Tego się nie da niszczyć, okej. Okay. Tak, da się w taki sposób. A czekaj, da się przytrzymać na ścianie dłużej? Nie, chyba. Ale on się ślizga, pieprzony. On od razu spada. Dobra. Szmatą. Widzę, że udało ci się znaleźć kilo. Wyglądasz jak prawdziwy górnik. Dobrze, przełącznik otwierający drzwi na zewnątrz został zasypany, kiedy tu wpadłeś. Musisz wykopać tunel, żeby się do niego dostać. A na mapce macie dźwignię, widzicie? Idziemy tam. Czekaj, jak gdzie ekwipunek jest na samym środku, dobra, ale ma 3 sloty tylko. Weźmy to. To ona powinna twoją dźwignię znać. A ty piszesz, chłopie. Czekaj, ja chyba tu będę. A to też mi ładuje esse? Te pochodnie? A, jak mi się chyba wycze...
Jak mi się moja ta wyczerpie, to tylko tutaj będę coś widział. Dobra, idziemy do dźwigni. Pyk. Jest wyjście na powietrze. A czekaj, a to się da wydobywać? Tu? To w ścianie, widzisz to? Co to jest? Groch? Ty! Nie da się! Zoba! Nie da się ze ściany na ścianę skakać. On nie umie. Siała Blaglu. Archa. Co tam było? Coś tam, iluj. Czekaj, na razie się chyba nie kopiemy, nie? W dół. O, światło się tu ładuje na fulla. Tu jest burdel, dobra. Shop. Świetnie ci poszło w tej kopalni. Skoro jesteś nowym właścicielem i w ogóle może... Jej, nie zamykaj. Przynieś mi znalezioną rudę, a dam ci za nią porządną cenę. Przede mnie okradała mi wujka. Jestem Dorothy. Dobra, szmato. Może spróbujesz wykopać jakieś szlachetne kamienie? Tak. Okradała mi wujka, a teraz się pieprzyć chce. Nieźle. Dziadu! Znajomy mówią do mnie Hank. Albo Kranki. Dla ciebie jestem pan Mac... Dobra, Hank, zamknij ryj. Przydać się lepszy kilof. Skończyły nam się surowce. To przez zamknięcie kopalni. Tak? Idę stąd pieprzyć was. Ty, tu się da gdzieś pójść ogólnie. Zobacz. Aha. Jeszcze tutaj pójdźmy do salonu. Lola! Miło widzieć tą twarz w mieście, zwłaszcza kogoś tak przystojnego. Mamy tu mało gości, tubylcy raczej się nie wyprowadzają. Co? Cóż, jesteś naszym nowym górnikiem. Przykro mi z powodu starego Joe'ego. Od jakiegoś czasu wyglądał kiepsko. Jesteś cichy, tak jak on, prawda? W takim razie ja będę mówiła. Tak. Zabiję przy ci lepę. A tu jest to wejście, co było na filmiku, to jakiś robot. Niezła Lola. Ciekawe, czy będą nowe rzeczy się pojawiały, tak jak w Turmoil, że nowi handlarze. Bo jest sporo miejsca, pasowało coś takiego. Dobra, czekaj. Tu widzicie? Tu na Lola? Jest coś. Tu jakieś... Co tu jest tam? Tam na dole, widzisz? Co to jest? Śmiecium. $1 warte, ale gówno. A tu się resetuje świat za każdym razem jak wyjdę? Miedź, $2, zarąbiście. $3 już warte nasz ten itemy. Śmiecium. A, nie da się uderzać jak skoczysz, czyli jakby tu się już wkopać nie mogę z tej strony, tak? Mogę tylko dołem. Ale tam coś jest, pójdę po to. Nie jest za głośno w ogóle? Trochę głośno ta gra jest. Czy mi się tylko wydaje? Kilo miedzi? A nie jest za głośno, dobra, to git. Ja sobie sam przyciszę, a wam zostawię. Tak jest. Będziesz jak dziadek w lombardzie? No będę wciskał co jest, najwyżej wyrzucę do śmieci jak nie kupią. Ty. Nie da się ze ściany na ściany przeskoczyć. Zobacz. A to się da niszczyć? Nie. Ty. Ja się boję tego moba tutaj. Co to jest? A, dobra, to jest HP. Fajne. Śmiecium. Ej, nie znikaj! Myślałem, że nie znikam.
Jak się do góry kopać? Ty nie ma jak, tylko się w dół da kopać. A tu jest jakiś item. Śmieciu. O kurde, co jest? Ty, on tu łazi, ten frajerek. Zabiłem go. Fak, nie mam już jak nosić. Wracamy. Kupisz ode mnie te itemy. Wygląda to, że zaczynasz łapać, tak? Powinieneś pójść do mojego taty. Pracuję w sklepie z ulepszeniami. Popracuj nad Killoffem, żeby lepiej kopał. Tylko nie mów mu, że pozaliśmy się tam na dole. Tak. Ostry Killoff. Ostry Killoff. Nareszcie mam czym pracować. Co? Czego chcesz? Ostry Killoff, $8. No, ostrzyny Killoff. Pozwoli ci kopać w twardszym podłożu. No to weźmy go, nie? Jedziany, drabiny. O, drabiny. To jest spoko, te drabiny. Ta gra jak się nazywa? No masz kategorię, przecież ustawiłem. Mogę to niszczyć teraz? Nie. No tu się nie wkopę teraz, tutaj. Muszę drabinę mieć. Mogę tylko w dół się kopać, bo rozpijewczyłem sobie mapę. O! Dupę! Co jest? O chłopie, ty speedrun! Widzisz to? Aha. Ja się nie wkopę tam. Bez drabin się grać się da. Co ja zrobiłem? Ja pierdziele, no co ja mam zrobić? Pójdę tędy za mną. Ty no bez tych drabin się grać się da. Olej to? W ogóle na mapie są jakieś... O kurde, tu są mocniejsze te. Czyli już jakby... Co to jest? Cytryn! Ale tylko jeden mogę mieć ten, to ja wracam już! Te cytryny można jedną na ekwipunek. Mega sadż. Masz. Kiedy szukałem rudy, znalazłem coś, też coś innego, jaskinie. Spróbuj tam zajrzeć. Joe znosił tam różne rzeczy. O, tylko uważaj. Stwory zrobiły się bardzo zajadłe, odkąd zginął. Tam. Zamkniesz mordę. Speedrun giereczkę, bo się wydaje na max 30 minut. Nie, co ty gadasz? Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Gierka się dobra właśnie zapowiada, tylko że ja te cytryny bym znalazł. No te śmieci ciągle! Na ile godzin gra? Nie wiem, dopiero ją zacząłem. Ty, ale ciągle to śmieciu. O, zobacz, tam jest ta jaskinia oznaczona. Cześć, tu trzeba dobrze to zrobić. Pyk. I tutaj, zobacz. I pyk. Ja chcę ten cytryn znaleźć. Ale nie znajdę pewnie. Miedź, no to już nie będę mógł podnieść tamtego. Wracamy chyba, bo tu mam full śmieci. Ale ledwo co golda znalazłem teraz. Drabiny sobie kup, po 5 są. Mogę kupić, no. Zobacz, teraz tylko 9 zika znalazłem.
Pracujesz w kopalni wujka? Bimber odgryzł mi nogę, kiedy naprawiałem starą rurę w tunelach. Pewnie mógłbym naprawić ją sam, ale... Jak to miał szef bez butów chodzi, co? Ale co on chce? Czego chce? A co on pieprzy? Co on ode mnie chce? Co ty pieprzysz, dziadu stary? Daj dwie drabiny. A jak się je stawia? A muszę zmienić item, tak? Nie wiem, jak się je stawia. A i podobno bronię jeszcze będę miał potem. Ej, a zabić tego moba tu, czy się nie pyli? To jest skrót. Wszystko się tu pyli, ta? Ty, idziemy do kropki na mapie? Co to jest? Ty, to jest chyba ten cytry. O, luj. Ja mam go... Czekaj. No jak? A, sy. Sy. A po co ja to zrobiłem? Zmarnowałem drabinę, chłopie. Jest wejście do jaskini wujka. Ale to na następnym ranie chyba tam wejdę. Jak tego tu nie postawiłem? A nie, to jest ta, co ją postawiłem. Ona spadła. Nieważne. Mega nieważne. Nieistotna sprawa. Nieistotne to jest. To jest cytryn. Co ty pieprzysz? Nie da się takich schodów robić, bo się nie da... Nie, czekaj. Na skos się da coś zniszczyć. Bo się nie da. Ty, jak tak może kliknąć, to zniszczyć? Czekaj, wezmę tamtą. Tylko jak to jest to śmiecium, ale to jest niby dolara warto pieprzyć. No zobacz. Aha. To tak działa. No zobacz, 19, ile mamy 10 dolarów w kieszeni? Weźmy to. Oj, dużo niższą. Miedź, ale już nie mam slotów. A i do wujka nie mogę wejść. Z tej strony mogę, dobra, to co już na potem zrobię, tak? Tak. O, to do wujka wejdziemy teraz. Wróćmy, sprzedajmy. I do wujaszka, co? Czekaj, ty, ja już się piję przy wełbie. Jak ja tu przyszedłem? Pyk, jesteśmy. No nie udało się, nie pytaj się głupią. Średni worek, lamp. O, worek większy, to mi się podoba. Dawaj wora. Plus jedno miejsce w EQ za 30. Ja to biorę, widzowie, generalnie. Pieprzyć. Więcej możesz chodzić w kopalnię. Duży worek 75. Zarąbiście. Co, idziemy teraz do jaskini wujka? Zajrzymy wujkowi do groty? Mamy plan taki, co? Myślę, że odda. Sustok. Tam coś jest. Aha, czekaj. O chłopie, już się zgubiłem. OJ! O ty śmieciu pieprzony! Puść mnie. Co to jest? Co w tej jaskini wujka jest, poza tym, że nic? Jak to postawić? On się tego złapie, czy nie? No odbij się od ściany, ty w dupę lungu!
Ja pierdziele, chłopie, ja się zaraz zabiję. Ja pierdziele, zaczyna się parkour. Gdzie iść? Coś tu jest? O kurde, coś drugiego chyba. Cytryn, dobra, mamy 16. Warto było już. Już warto było, ale dwa zacząłem, wszedłem. Mapa? Dobra, mapa, chłopie, ty. Pieprz tę mapę. Zobacz, to u góry jest wyjście drugie, tylko tu trzeba by drabinę dostawić chyba. O ja pieprzyłem. Co to w dupa jest? Buty prędkości, co? Co? Pa! Nice. O kurde, widzisz to? Ja po to idę. Tutaj. W? Nie. To? Jak się stawiało? Postaw to. Postaw! Nie da się postawić. Czy ja mam plan? Cytryn! Nice. Ty, boję się tam zejść w duży, nie wrócę. Teraz obsrany chodzę. Co to jest tam? Nie wiem, co to jest. Co? Big skok? O, chłopie! No to tutaj mogę już iść. Tutaj nic nie ma. Ty zobacz to! Kule! A co te kule dają? To się ogarnia? Nowy kilo wkup? No chyba kupię teraz, nie? Aha, wróciłem się tutaj. A czekaj. Wyjście z kopalni. Aha, czekaj. A idziemy tam na górę spróbować się dostać? Ja chyba tam nie dam rady, mi się wydają. Chyba, że tu w... Nie, nie, nie. Zobacz, już nie ma tego. Ty złapał! Dobra, dobra, daś. A nie, bo z takiego czegoś się nie da wyżej. Nie, to luj, to nie ma co. A tutaj? Aha, tu jest po prostu skrót. Dobra, wracamy chyba. Nowy kilo se kupimy za 30. Luj, zobaczymy co robi, nie? Ty, gierka jak na razie całkiem fajna. Nie? Dobra. Sel? Gdy nie widziałem czegoś takiego, znalazłeś to w jaskini? Myślisz, że Joe zostawił to dla ciebie? Może w kopalni jest więcej takich rzeczy. Pokazywałeś to mojemu ojcu, chyba powinieneś. Co? Pieprzyć ci ojca, tak szczerze. Udało ci się znaleźć jedną z jaskiń Joe'ego? Nie wiem, czym się tam zajmował. Mechanizmy i para, to rozumiem, ale on zajmował się dziwnymi rzeczami. Czasem przechowywał je w moim sklepie. Dziwne, świecące materiały. Wolałbym, żeby trzymał je w jaskini, którą wykopał tam na dole. Czego chcesz? Czego ty w dupę chcesz? Lampa. Ja bym zebrał... A, dobra, kupujemy ten? Ta.
Aha, że po prostu lepiej kopię. Czyli taki upgrade zwykły. Tylko, że mi na nic nie stać już. A do niej mam podejść? Nie, bo byłoby, że mam podejść. Czekaj, to gdzie mam teraz iść? Po prostu sobie chodzić? Nie, jest coś na mapie. Jest coś na mapie, żeby iść gdzieś. To na dwa hity teraz jest. Uuu, co to? Uuu, nice! Zarąbiście. Dobry start. To gówno jest? No. Niestety. Miedź. Ty, no już pół wora zapchane już. Tutaj to nic nie ma. Co to jest? Ta rura? Weźmy to. Czekaj, bo ja mam iść niby w dół nadal. To chyba dalej w dół kopiemy tak, no. Tu można zerkać co jest. Żebyśmy nie ominęli jakichś surowców drogich. Kurde, może by zebrać teraz na worek następny? Ty, tu jest nowa jaskinia? Ej, nie był. Nie ma jej na mapie w ogóle zaznaczonej. Może ją zróbmy. No ty śmieciu w dupę! Nie ma jej na mapie. Dwa ruchy i wór suchy, ale co ty piszesz? Ja pierdziel. Co ty piszesz? Ej, czekaj, jest od... Nie, nie jest odkryta. Robimy tą kopalnię? W sensie jaskinie? Woda. Nie ma jak się chyba udusić, bo jestem robotem, nie? Ty, ja tam nie doskoczę z tego. Ja pierdzielę, już jest lipa, tu jest chyba nie na teraz moment. Bo nie da się rozpędzić stąd. I daś. A nie, tam wyżej i tak nic nie zrobię, zobaczcie. Wyżej i tak nic nie zrobię, to nie ma po co tam iść. To jest nie na teraz. Także wór suchy pozostaje wciąż. Bez dwóch ruchów. Zerknijmy, co jest tutaj. O! Zobacz to w ścianie. To są te, wiesz co? Te takie. Wiesz co? To ja już głęboko chyba jestem, jak oni są w ścianach. Czekaj, wracać już? Czy jeszcze dozbierać to? Wrócę chyba, bo mam full tego, a tu jest sporo rzeczy. Zobacz, speedrun we wraca. O kurde. Oj, oj, oj. Jak się to stawiało? Dobrze mam to, to byłaby lipa. Muszę kupić drabiny na wszelki, bo była, będzie lipa potem. A już nie będzie speedrun we wracaniu, tylko w resetowaniu gierki. Ruchy, wór suchy, nie mogę. Ty, powiedzenie starego jakieś. No nie da się. Nie da się od ścian odbijać. Patrz. To trzeba wyczuć mega. Bo jak puszczasz, to on spada. Najlepsze ceny w mieście i jedyne. Latarnia węglowa. O la la. Pewnie drogo taką palić. Większość z tego zbudowałem własnymi rękami. Dobra, nieźle. A kto ciebie zbudował, parchu? Daj trzy takie. Niech będzie.
Czy śmiecium to z kamel... z kamieliny erb... Ja pierdziele, chłopie. Co ty piszesz? O kurde, ty, nie wiedziałem, że się zapije przyjść na bombę z góry. O, nice. Czyli ja muszę tak powolutku zwalniać. W sensie zjeżdżać. Czekaj. I teraz tak, żeby to ograć dobrze. Najpierw to. Teraz tu w dół. Nie, czekaj. Tu, tu. Tu, tu. Dobra. Patrz. Tu, tu. Uuu, cytrynka. Nice. Żelazium. 4 dolki. Miedź. A, gówno. Dobra, czekaj. Tutaj jak pójdę w bok, to spadnę w dół. To pieprzyć. Idę tutaj. Może tam coś jest, ale może tu kawałek pójdźmy też na test. A gdzie oni mi każą iść teraz, ta strzałka? Nie, czekaj. Jak ja pójdę tu w dół, to będę mógł wrócić? Muszę iść tu kopać teraz, tak to. Bo zara lipa będzie. W dół, a no dobra, nie myślę. Widzę, że ogarniacie. Ty, bo ja już nic nie widzę naokoło. Dobra, zerknijmy, co jest tu. Jest coś. No i luj, no co to gówno jakieś jest. Czekaj, bo to się niszczy. No czemu żelazium, a nie śmiecium? Czekaj. O chłopie, to muszę tu w dół iść. Bo zaraz rozpiję przez tego, hara. Od nowa będę hara musiał robić. Tu nie mogę. Muszę w dół. Oj, 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 oj. Czekaj, jak tu dam drabinę. Nie? Dobra, da się wracać na easy. Ty, jesteśmy obok tego miejsca, ale to zanim tam wejdę, to jeszcze wrócimy sprzedać. Czekaj, ale nie, będę wrócić. Dobra, weźmy te rzeczy. Może cytrynka? Nie. Co to jest? Ty, a co ja bym wypieprzył? To kosztuje... 4 łącz. A, to jest żelazium, tak? Nie. Złoto? Czekaj, wypieprzę to. Brązyt. 7 dolków. Dobra, jeszcze tu kawałek widziałem, to zerknę. O, jest tu. Może też brązyt. Żelazium, okej. Dobra, wróćmy się. Bo ja nawet światła już nie mam. Już mi odcięli prąd. Szybki powrót. Dobrze, że cokolwiek widać, ty. Ja myślałem, że będzie ciemno jak w dupie. Nie powiem w jakiej, ale wiesz, o co chodzi. Ważne info, jak po dwóch ruchach jest suchy wór, to masz szansę na znalezienie złoża $3. Okej. Dzięki za info. Dwa ruchy, wór suchy i luj. Dobra. Kupisz to? Najlepsze ceny w mieście i jedyne. No ty pieprzona jesteś. Dobra, wezmę drabinki. Ty, nowy kilo w nas w ogóle stać. Ale duży wór zara. To ja... Chociaż... Aluj. Niech będzie. Idziemy. Idziemy, widzowie, do groty wujka. Numer 2. Zobaczymy, co... Czekaj. Co wujek przygotował w grocie numer 2.
Bardzo prosił, żeby tam zajrzeć. Co jest? Grota wujaszka, no, odwiedzana jest. Regularnie. Czekaj, zerknę tu. Bo jak to zniszczę, to będę mógł wrócić na spokojnie. A i tak tu jest ta grota. Może cytryna? Czekaj, teraz tak. Zniszczę tutaj. Dobra. Zniszczę tu. Tam się najwyżej drabinę. Chociaż nie, z tej strony lepiej pójść. Nie. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Jak to najlepiej zrobić? No to chyba z tej. Żeby dało się wrócić jak człowiek. Nie, dobra, jest git. O, bronzyt. Pieprzyć was. Który ten bronzy jest spoko, 7 kosztuje. Ile? 33 już mamy w plecaczku, ale dwo weszliśmy. Dobra, penetrujemy grotę wujaszka, zobaczymy co będzie. O, dobra, woda. Kim ty w dupę jesteś? O, chłopie. Ja górą idę. Jest. Co to? Skok parowy, ta? Na kok? Jakie wróć do miasta? Jak się robi skok parowy? To jest double jump? Nie. No jak ten skok? Woda jest? O co z tą wodą chodzi? Czaj, co to? Jak w dół? Ale to wodę kosztuje! Ale zarąbista. Siema, Feniks. Czy ja to z główki rozpieprzę? O, chłopie. Nie! Czy zabiję tamtego bydlaka? Niech żyje. Chłopie, mi się już pieprzą ustawienia. Już za dużo jest do klikania dla starego człowieka. Za dużo jest do klikania. Nie pomyśleli o starszych ludziach robiąc tę grę. Totalnie nie pomyśleli. Samoluby pieprzone. Dobra, wujek spenetrowany. Co ty pieprzysz, młodzieńcze? Ty, ja nie wracam jeszcze, ja mam pusty wór. Jeszcze jestem na łowach. Ty, ale... Ja idę tu w dół. Cześć, wrócę tędy? Tak. A! Kurde, szmato pieprzona w dupę. Bronzyt. Ty co ty pieprzysz? Koszta prawie $1, dobra.
Ale $1 ode mnie tylko wziął, ta? Tylko, że ja straciłem cały wór. Pasuje jak ule, jakby było zrobione z myślą o tobie. No wiem, no. On też zawsze jest w mnie drogą. Jeśli się nie przekonam, to chociaż pomogę ci z tym ustrojstwem. Niech... Nie chcę, żeby moja córka musiała pracować za kolejnego zaginionego górnika. Czego chcesz? Ja mam dolca w kieszeni, chłopie, zbieram. Wziął jeden, bo tylko dwa miałeś? Wziął 50%, ale miałem dolara. Aha, dobra. Ej, oni mi każą wracać. Aha, dobra, czekaj. Kiedy Joe był na powierzchni, trzymał się baru. Zazwyczaj w pojedynkę, ciągle coś notował. Znalazłem tę serwetkę, na której coś naszkicował. To chyba mapa, prawda? Coś na niej zaznaczył. Tak. Mapę się da odpalić? Nie. Myślałem, że da się na całą mapę. W sensie na cały ekran mapę. Czekaj. To ja muszę teraz siano mocno odrobić po tym dedzie. Bo lipę odpieprzyłem, ale serio myślałem, że zdążę przed kamieniem, no. Chłopie, tego się nie dało przewidzieć, totalnie. Tu to chyba nie ma co zbierać tych gówien. Też żelazją i tak dalej. Nie! A nie, okej. Śmieciu w dupę. Parchu! Ja idę tamtędy. Ja idę tam niżej. Tu nie ma co zbierać. Już tu jest... Tupe drobne są. Ja już cały plecak zapieprzyłem tym syfem. Nienormalnie. W miejscu Deda leży twój wor. A, jest na mapie, rzeczywiście. No jak? Kikuję w dupę ten. To. I już zapieprzone kół, no i luj. Wracamy. Patrz teraz to, patrz to. Iś! Ty, ale on wypija tę wodę. Tam już puste ten zbiornik jest. Czyli ta woda się kończy. Rozumiesz, że jest ograniczona ilość wody na świecie? Rypane to jest. Jak to? No właśnie, to jest problem, nie? Ja myślałem, że to nieskończoność jest. Od tego picia wody w tej grze już mi się szczać IRL zachciało. Porypane to jest też. Takie, wiesz... Tak wczułem się w grę. Masz w kranie, no. Ja też właśnie myślałem, że wszyscy mają. Patrz, to trzeba wyczuć. O! Nice. Dobra, weź te itemy, mnie denerwujesz. 64, zarąbiście. Kurde, może... Bo zaraz mamy nowy ten, wiesz o co chodzi? Warto byłoby to jakoś dozbierać. Tej drugiej jaskini tam nie mogę się zrobić. No, w sumie rację. To jest ta chyba, co na mapie ją widać teraz, nie? Mogę podejść tam. A to nie jest ta wujka pierwsza, bo ma jedynkę. To jest ta wujka pierwsza. Tylko tam u góry jest wejście. To możemy zobaczyć, co to da. Aha, tu się nic nie da? Nie da się. Pieprzyć cię.
Czekajcie, ale tu będę mógł chyba wejść, czy nie? A nie, ja tu nie dam rady i tak wejść. No co się dzieje? Ty, no niezły bóg w dupa. Ty, ja tu mogę iść. Nie, bo zmarnuję double tego, super jumpa, jak tu wskoczy głową. Pieprze, to nie jest ta jaskinia poza tym. Która? To jest ta jeszcze niżej, tak? Chyba ta. No buget to był, poza tym to jest ta wujka frajerska jaskinia. Ja wujka to serio pieprze, ja go nienawidzę. Przez niego muszę górnikiem być, ja nigdy nie chciałem nawet. To jest to, zobacz. Ale ja tam skoczę stąd? To jest chyba jeszcze na potem, bo tu nie da się potem skoczyć. To nie, tutaj się nic nie da. Niech się zbiera ile może. Może wyżej skoczy. Luj. Czekaj jeszcze raz. Z kamienia? No z kamienia to się głową uderzę. O chłopie, nie! Prędzej się woda... Ty, spada ta woda, widzisz? Mówiłem ci, zo jakiej mało już jest! A! O kurde ty. Aha, tu był cytryn, no dobra. Uff. Da się. Da się tam. Ale się w dupę nie da. Nie da się tam. Nie da się tam. No on spada! Kurde w dupę! No, jajo. Kule wypadły na ryj. No i git. I zobacz jak mało tej wody już jest. Widzisz? Już łeb wystaje. Co światło? Ja pierdziele, światło całe zużyłem. Dobra, sprzedam. Ty! Sprzedam cytrynę. Dobrze, i plecak ulepszymy. Akurat na dłuższą wyprawę. Zarąbiście. Kule wujka? No, wujaszka kule, no. To jeszcze pamiętam. Za mało lata te kule wujka. Dobrze, dobrze, nostalgia. Jezu, kule. Daję fula. Dobra. Tak, tak, Drako, no. Ty, zaraz mamy level też. Daj ten torbę pieprzoną. A teraz 5 kul będzie, widzicie? To już drogo teraz upgrade. Ciekawe czy będzie wybór, kilof czy kula. Ja nie wiem co się bardziej opłaca. Znaczy kilof czy... plecak. A jak już zacząłeś jakieś... moje wiadomości czytać, to powiedz czy było. Ale jakie Lego, Kamilos? Co ty piszesz? No nie raz było Lego na streamie, nie raz. Nie raz, nie dwa. Ty, nie tu poszedłem. Czekaj, gdzie oni nas prowadzą teraz? Tam jest jakiś portal, ty! O chłopie! Stałeś już? Kurde, przypadkiem dwie drabiny dałem. O w dupę. No i to jest to, co ja rozumiem. Mamy skipa, zarąbiście. Zapamiętajcie, że to tu. Czekaj, to trzeba by się jakoś fajnie... Czekaj, jakbym tu w dół przekopał. Będzie idealnie, nie? I tutaj pyk. Dobra, zarąbiście. Zarąbiście. Czekaj, ja bym se to wziął i zobaczymy co jest dalej. Zbyt OP.
Widzisz, woda się odnawia, tak? Full już było? Czyli co, wyjście się woda odnawia? Dobra, weźmy to. Srebro, 9 dolków, nice. Dobra, gąga na łebek dostał, fajnie. Czekaj, może tu pójdźmy tak. Musimy iść coraz niżej. 5 slotów teraz. Srebro, dobrze. Już mamy 30 dolarków w plecaku, a ledwo weszliśmy do tego, do kopalni. Bronzyt 7. O, kule wujka z powrotem wracają. Daj kulę. Co się w dupę stało? Co to jest? O kurde, tego się kopać nie da, ale jest okej, okay, tak? Czekaj, tam zerkniemy? Nie no, w dół idziemy. Trzeba coraz bardziej w dół iść. Tu weźmy sobie to. Ty, ale my już głęboko jesteśmy ogólnie. Zobacz, jak długo się już ziemi niszczy. Kilo by się przydało ulepszyć. 58 mamy, a kilo w 75. Dzięki, widz Sparty. No co no. Po każdej przerwie w końcu wracam. Dziękuję bardzo. A co, jak będzie kiedyś taka przerwa, że nigdy nie wrócę? Bo umrę. Mega sushi. To luj. W sumie ta. Oby. Nie, dobra, Roarek, ty masz gonga za ranołe petynę. Na łeb. O kurde. Nie chciałbym się z nim pizgać. Ty, tu jest jaskinia jakaś. Czy my chcemy tą jaskinię spenetrować, czy nie bardzo? Czekajcie, może kawałek tu pójdę w lewo. Tą jaskinię chyba na następnym ranie. O ty szmato. Dolomit. Iluj. Wracam. Oddam sianko. Tam nie mogę. Aha, tu ci nie będzie dało wrócić już? Czekaj, co tu jest? Tu kawałek pójdę, jeszcze mam jeszcze parę slotów wolnych, a może akurat coś wpadnie. O ty szmato, ale czemu mi tyle zadał? Ty 1/4 HP? On mi wcześniej bił po kreseczce małej. Zamknij mordę. Spokojnie, idę to zebrać, nie ma problemu, nic się nie stało. Jest totalnie nic. To jest już tutaj, zobacz. Pieprzona padlina. Nie, diamenty, ja pierdzielę. Jakieś diamenty mi rozpieprzył kamień. Ja pierdzielę, o chłopie. Walę lotę do sklepu. Zaraz mi psycha siądzie. Już psycha, nie domaga powoli. Czekaj, jak ja tu miałem wracać, bo nie pamiętam. Jakiś bug? Tu nie było drabiny?
TP jest wyżej. Tu jest TP. Aha, stówę i tak mamy, dobra. Nowy kilofik pieprzamy. Aha, teraz odblokowano teleport. Likę w dupę. Ty, ja go wcześniej odblokowałem. Ty. A nie. Ja tu mogę sam swoje stawiać. Ale one za 3 kule, ja tego nie będę kupował. Chyba, że tych kul potem będzie więcej, bo zobaczcie, jakie są ulepszenia drogie za kule. Te itemy. Dobra. A nie, nie tu. Lampa, no też droga jest. Ej, czekajcie, mieliśmy wejść teraz do tej jaskini tam, tak? Dobra, to walimy tam dzidę. Cześć. Po co ja to wziąłem? Zobacz, jak wydoił pieprzony tą wodę. Zobacz, jak wydoił. Co jest ty? Tu muszę podkop zrobić? Ja już obsrany jestem. Trzeba podkop zrobić, tam kule są. Dobra, ja mam plan, patrzcie to. Wiesz co ja mam w planie? Pa. Że trochę niżej zrobię. I potem tylko taki pasek. Nie, już spieprzyłem. Ja już spieprzyłem. Nie, jest okej, okay, patrz to. Patrz. Tylko widzisz to, że tu spieprzyłem. Znowu spieprzyłem, jak ja to zrobię? Ja pierdzie, już to spieprzyłem. Trzeba wyżej o jedno. Nie, czekaj, już to spieprzyłem. Nie, dobrze jest. Tylko ja to spieprzyłem już. Zależy jak to szybko spada, wiesz o co chodzi? Z drugiej idę, no idę. Tylko czekaj, bo ja to spieprzę zara. Bo ja to muszę dwa w dół zrzucić. Bo po jeden mogę spróbować, zależy jak to szybko spada w dół. Ja mam to na hita, więc to powinno szybko iść. Ma to sens? Tylko ja tam dalej nie zniszczę. Nie, zniszczę po kamieniu se stanę. W sumie. Czekaj. Ty. Ja się boję, zależy jak to szybko spada. Test zrobić? Tylko potem już lipa będzie. To teraz taki speedrun? Liluj. Da się wejść? Nie no, nie mów, że ten muszę. Git? Dobra, niech on spieprza. Dobra, udało się. Zagadka rozpieprzona, hez. O chłopie, teraz tam trzeba wejść. Trzeba super jumpa. Dobra, kule wujka. Witam. Ja pierdziele, kwarc 5 dych. O chłopie. Bardzo mi się podoba taki biznes. Mogłeś go zgnieść, ta? Niech se żyje. Dobra. Ja nie wracam jeszcze, nie ma co. Aha, nie mam światła, wracam.
skoczysz tu? Czy nie bardzo? Powrót, teleport, sprzedajemy kwart. Tylko, że ja za to nic nie kupię tak naprawdę. Teraz, na tym ranie. No ty śmieciu, w dupę, no skocz! Gejerka? Dobra, według mnie, dobra. Dobra, mamy teleport. Szybki selik. Nic nie kupuję. Idziemy dalej. Na nic mi nie stać w sumie. Ja nie wiem, czy torby nie kupić. Opłaca się tę torbę ulepszyć, bo dłuższe rany są. Ale też światło by się już przydało ulepszyć. Jeden teleport. Żal mi kulę marnować. Ja nie wiem, czy nie kupię tego, wiesz czego? Tych latarni. Bo tam są takie latarnie do ładowania, że jak ci spadnie światło, to za tam 5 dolków sobie... Kurde, co ja robię? Teleporty miałem iść. Aluj z tym. Już jestem na tym poziomie. Dobra. Czemu pieszo idę? No właśnie, dobre pytanie. Ale to i tak mało taki jest ten skrót. Myślałem, że to był większy. A to do drugiego poziomu ledwo prawie. A my tam już na 6 kopiemy. Jeden warto kupić teleport i nisko postawić. Niby coś tam byłoby warto. Dobra, tu kopmy w dół. O ja pierdziele, to szmata. Może olać ten. Dobra, zróbmy tak, patrz. Pyk. Tędy se pójdzie. Szybko, szybko, bo mi zniszczy. Dobra, dobra. Tam mogę zejść i nie stracić HP? Czekaj, bo ja nie wrócę. No ty szmato! Dobra, muszę drabinę tu postawić. Bo nie ten. Bo mnie zabiją. Chłopia. Dobra, wchodzimy. To jest wujka, tak? No już lipa. Już nie wiem, co się dzieje. Czekaj, niech on pójdzie tu. Tam pójdziemy. Ty szmato! Co za śmieć! Ale tu nic... A, jest dźwignię. A, tu trzeba było iść. A ten co ma? Kulę wujka na stówę. Dawaj kulę wujaszka już. Nic. Bieda. Dymy. A! No ty śmieciu, no! Dobra, czekaj, spokojnie, spokojnie teraz. Bo zaraz lipę odwalę. Już odwaliłem, musi się to przejść. Tam w dół mogę iść. Tam jest też woda. A tutaj coś było? Poza tym? A to się da od dołu zniszczyć. Dobra, to pójdę tu. Skoczmy sobie do tej wody. Zobaczmy to miejsce.
Ja tego typa nie mogę zabić, zobacz tego Wormsa w tle. Ty, jakbym mu taką pułapkę rozkopał, że oni tu wpadną. Ej, five head? Oni tu wpadną dwa i się zabiją. Pa, jeden. Pyk! Patrz to, patrz to. No nawet jak się nie zabiją, będę mógł przejść. Jezu. Jeszcze trzeci do kolekcji, zarąbiście. O chłopie, mega five head. Nie pluj. O ty szmato. Dobra. Czekaj, to ja tam pójdę, bo tam pewnie coś jest. Czekoladyt. Mega susi element. Co się musiało rozłożyć w tym miejscu, że powstał taki element? Ale co wy robicie? Zwykłe pytanie zadałem. Nie uderzy mnie, spokojnie. Ale on spadł niżej. Ty, tu nic nie ma, po co ja tu wlazłem? O chłopie. Cześć, ja to mogę to zrzucić bez problemu, nie? Na dole coś jest? Czekaj, tam to z główki się da, a tutaj? Skoczyć też? A to z gó... A nie, to muszę tym... pyk. Aha, nie da się? Teluj. O kurde, tego się nie spodziewałem, że taką będę mógł to podnieść. Ile mam w plecaku? 160! Ja pierdzielę! Jak tam, chłopie? Wstałem już. A ty? Tam jest do odblokowania chyba nowy upgrade. Czekaj, gdzie to było? Tutaj w prawo? Nie, tu jest ukryty ten. Czekaj, niech on spadnie. Gdzie te drzwi się otwierają? Wyżej? A tutaj, dobra. Ja to ślepy, nieźle. Czekaj, zerknijmy co tu jest. Ty, dobra gierka, za szóstkę, chłopie. Zarąbiście. Przegląd gierek za piątkę jak zwykle oddaję. Czekaj, bo tu mam spaść na środek, tam będzie ten upgrade'ik, ale tak na szybkości. Przejrzę tutaj ściany, może coś... Chociaż ja tak mam full tego, ale bym coś kiknął. Dobra, co tu jest? Ulala. Wiertło! Czekaj, którym się zmieniało narzędzie? X? Nie, X, Z? Q? Q. Ale co z tym wiertłem? To wodę kosztuje? Ale szmata. Już mnie zdenerwowali, że to coś kosztuje. To za darmo powinno być. Woda jest za darmo, tak? Nie jest. Kurde, ty szmatławcy, prawie 190 golda straciłem. Ja tędy mogę przejść, bo nie pamiętam. Mogę. Czyli ja mogę to zniszczyć teraz, tak?
No okej, okay, no. Fajnie, ale za darmo powinno być. Za darmo. Dobra, widzowie, idę się wyjszczać. I wrócimy się. No nie wiem właśnie, czy teleport kupić, czy co. Ty, to w ogóle było wujka kopalnia. No tak, no był upgrade, a tu mi drugą pokazują, tuż obok w sumie. A czekaj, jeszcze tylko test, zanim pójdę się wyjszczać. Tego się nie da nadal. Dobra. Ceny wody bardzo się wahają. Tam samą butelkę wody w różnych miejscach kupić dużo jest w cenie. No tak, ale tutaj to wiesz, skoczysz do jaskini, wypijesz brudną wodę, złapiesz jakąś chorobę, ale woda za darmo. Fajnie. Bear Grylls pokazywał, jak to pić. To trzeba przez bambusa. Dobra, zaraz jestem. Dobra. Widzowie. Gierka oddaje. Lecimy dalej. O jest. Co się stało? No nie wiem właśnie, czy ten portal kupować, czy nie. Kurde, w dupę, no. Cześć, zniszczyć to. To. No właśnie, nie wiem, czy marnować Draco, bo... bo co ja chciałem powiedzieć, bo nie wiem, ile tych kul jest, a lepiej chyba kilof ulepszać. Teraz jeszcze VR tu jest. Możliwe, że da się je ulepszać, żeby szybciej niszczyło. Kto wie, chłopie. Tu chyba ten portal zaraz mamy. No kawałek drogi jest, ale może zaraz zwykły portal znowu będzie. Taki jak ten. Że już se stoi. I wtedy byśmy go przygarnęli. To Wiertu wygląda potężnie. Chyba potrafi przebić się przez twardą glebę. Myślisz, że Joe właśnie tego by chciał? Przebić się do starego świata pod kopalnią. Co? Do świata ludzi się dokopiemy. Nie ma tam nic poza bimbrami. Nie sądzę, żeby znały... Czym? To może oznaczać gorączkę złota. Okay. Duży zbiornik. Pancerz płyt... Co? Co to jest? Bimber starego. Rozpoznaje niektóre elementy wiertła. Potrzebna będzie ci para. Jednak niektóre części nie przypominają niczego, co kiedykolwiek widziałem. Joe wpadł na to chyba w starym świecie. Podobno w starożytności bimbry były genialne. Co znaczy, zanim zniszczyły świat. Jakie bimbry. Może ono ludzi gada. Może to jest świat po apokalipsie, po wojnie atomowej. Plus jeden do max wody. Jeden max zdrowia. No kurde, spoko te upgrade. To też jest fajny, ten latarnia węglowa. Kurde, dużo fajnych itemów jest.
Ja nie wiem, czy worka nie wziąć. Chociaż teraz dużo nosimy rzeczy. A, te lampy mogę stawiać! Ale one nie doładują mi potem światło, to takie w sumie z dupy. Wiertło się nie da ulepszać. O co chodzi w tej gierce? No jest świat po wojnie atomowej. Gdzie już jakby sztuczna inteligencja wcześniej powstała przed wojną, no i tylko ono żyje. I są takie właśnie terminatory. I uznały, że będą kopać w kopalniach. Nie wiadomo po co. Z nudów chyba. No nie wiem, czy kupić teleport i tam postawić gdzieś głęboko. A co jeżeli tam zaraz będzie nowy teleport? Ja bym latarnię węglową wziął. 60 sekund dłużej będzie się trzymać ten. Zbiornik chyba też bym wziął. No worka chyba nie na razie. Dzięki, Michael. Oddaję gierkę za szóstkę, no. Tak, Morales. Polakom się nie opłacało węgla wydobywać do wojny. To po wojnie roboty wydobywają, no. To prawda. Ale to jest Polska, rzeczywiście to jest Polska po wojnie atomowej. Cała pustynia, bo wszystko przeorane. I tylko węgiel w kopalni został. Jedyne co w Polsce zostało. Ciekawa gena za gierki, no. Tak chyba jest, jak napisałeś. Ma to w sumie sens. Ty. Ile tych kul mam? 12 tych kul. Ja bym wziął tak. Wziąłbym sobie ten pancerz. Chyba ten zbiornik też wezmę. Nie, nie wiem, czy latarnię węglową brać. Wydaje mi się, żeby się przydała, bo serio szybko się zużywa ta latarnia, ale... Z drugiej strony... Może wezmę te... Tylko ja się boję, że potem kul zabraknie. To może na razie jeszcze teleportu nie bierzmy. Wezmę latarnię węglową. Aha. I ona dodatkowy ten dała. Aha, to na tym to polega, czyli dodatkowy slocik. I chyba potem zrobimy sobie kill-off, tak mi się wydaje. To jeszcze ten zbiornik weźmy. Drabinę. Jest git. Możemy iść tam do tej drugiej jaskini. No tak, łapając właśnie o to chodzi. Dobra, szybka lota. Ej, gierka serio oddaje, no i to jest plus. A jeszcze mamy, jeszcze jedną kupiłem grę. Już też w ramach serii gry za 5 zł. Ona kosztowała 4. Tylko nie pamiętam, jak ona się nazywa, jakoś dziwną nazwę miała. Ale serio ją przetestował. Takie Dark Souls. Ale... właśnie w... Dzięki raz Yellow, witam. Dark Souls, ale co ja... Tylko co ja chciałem powiedzieć, do czego to porównać? No takie... Grafika to jak tutaj. Jest nie zza pleców. Czekaj, czekaj. Musimy tu w dół kopać. Nie wiem, czy tutaj w dół i w prawo nie pójdę. Morbin to się nazywało? O, zobacz, mogę to wydobyć teraz. Spróbujmy. Czekaj, tu pójdę sobie kawałek. Srebro, ładnie. Wydobądźmy to. Morbin time. Najlepszy moment filmu. Morbin time. Najlepszy moment epicki tego filmu, nie? Najlepszego filmu wszechczasów, Morbius. Jest kopalnia wujka, widzowie. Jest kopalnia wujaszka. Dolomit. Okej. Ja bym chyba się tu przekopał te dwa i tu w bok szedł. Czekaj. Kurde, ta gra serio oddaje. Można sobie napieprzać, chillować jest. Przyjemna giereczka.
Dobra, zobaczmy, co tu wujek ma. Stary świat! Co to jest? Stary świat. Co się stało? O chłopie, dobrze, że teleportu nie kupiłem. Udało ci się dostać do starego świata? To mroczne i zdradliwe miejsce. Udało ci się też oczyścić tę starą pneumatyczną rurę? Jest bardziej niezawodne niż te świecące cosie. Uważaj na siebie. Bimbry potrafią być niebezpieczne. To nie najlepsze miejsce na kopalnię. Nie wybieramy tego, gdzie trafi się ruda, co? Czego ja chcę? Czego ty chcesz? Zaczepiasz mi stary dziadu? Co to jest? To wszystko na hita jest? Czekolada. Tu sobie zróbmy slota, bo tu pójdziemy zaraz, ale wezmę to. Sprzedaj itemy, zaraz sprzedam. Zaraz, wezmę te i wrócę. To wezmę i wrócę. Ej, stówę już mamy. No teraz to się szybko to siano zbiera. Bimbry na nas... Bimbry nas nie przestraszą. Co to są bimbry, te larwy? Jakie bimbry w dupę? Ja to dobrze czytam? Czy jak zwykle coś źle przeczytałem? Cześć, stać mnie na nowy kill-off? Jeden golda brakuje. Bo przydałby się, zobaczcie jak ja wolno niszczę. Ty, a może tak, ty? Ulala, chłopie. Five head. Ujojo, zobacz tam na dole. Tylko stąd się kopać? Tu w ogóle leci światło? Leci. Tylko po moim ulepszeniu mega wolno. Czekoladka. O chłopie, ty... 150 już zbieraliśmy. No ostre dymanko wiartłem jest, no. Czekaj, jak to teraz zrobić? Wezmę to i tam chyba dalej pokopię. Galena. Okej. Czekaj. Chyba w dół jeszcze pokopiemy, nie? O kurde, ty. Co z tym TNT? Ja się boję. Właśnie woda, masz rację. Ty, jak ja tak wiertłem kopę, to ja nie wiem, czy się bardziej wiertła wody nie opłaca ulepszać niż kilofa, tak szczerze. Tu gdzieś była woda. Tu jest. Ja wydoję całą wodę ludziom. Powrót. Cześć, tam jest w ogóle... Nie, dobra, tu są. Chłopie, 180 golda w chwilę. Ja pierdzielę. Bojowy kill-off. Teraz pytanie, czy nie ulepszać wody? Bo da się dalej. Tata Igi, też tak myślę, że tak będzie.
Minus 50% poborów, ale przy skoku parowym. Tylko bądź. Jakby to zmniejszało zużycie tego, wody przy wiertle. Mario. Peppo Blues. Ja nie ma tej emotki już. A nie, ty ją napisałeś. Peppo Blues. A jeszcze było parę tego typu emotek. Ale są jeszcze? Zobacz co napisałem. Ważne, dobra. A gdzie? Kupujemy wór? Żeby w dwa ruchy nie był suchy? A pierdziele. Ja już myślę, żeby zbiornik kupić, tak szczerze. Kupuję chyba, bo to jest mega worth. Loo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 
też. Zobaczę, czy się woda odnowiła. Ale widzę, że tak. No, czyli mamy nieskończoną wodę. Mamy wiartełko. Jest miło. Sympatycznie jest. A my teraz w konkretne miejsce mamy. Ty, patrz, głębokość jest napisana. A, nie widzicie. Głębokość 200 metrów. Czekaj, odsłonię to w sumie, bo to może też taki dodatek fajny. Patrz tu, głębokość, widzisz? Nie widziałem tego wcześniej. Bo kamerka mi zasłaniała. Ja się boję obok tego być. Ty, to jest bimbrownik. O kurde, ale no aż tak. Ej, oni się biją. Ez. Killoffem powinienem. Killoff to co można wsadzić w dupę. Ty, jest kopalnia. Złoto w końcu. Czekaj, Zara, ja tu jeszcze nie idę, pójdę tu Zara. Ej, jak ja tam pójdę? Co ja zrobiłem? Powinienem ci... Ja pierdziele, co ja zrobiłem? Dobra, z tej strony będzie wejście. Ja go nie ubiję. O Jezus Maria. Kula bójka. O, no chłopie w dupę! Czemu wybuchło? Ile mi zabierze? Ja pierdzielę. Ty głupia szmata. Pieprzony w dupę karakan. I teraz muszę wypić im całą wodę za karę. Dobra, pójdę po tej temy, sprzedam jej, wrócimy do tej dziury. O! Betoniarz, no. Niezły betoniarz. Dobra, kule nie znikają na szczęście.
Czekaj, mam 7 kul. Wezmę to jeszcze. Nie, nie wezmę. Nie podchodzę do TNT. Przycie. Dobra. 200 golda mamy w tym kieszonce. Dobra, wracamy. Wpieprzamy się do urny. Wujka. I git. To daj mi wrócić. I wodę wypiję tam na górze, żeby już doładować se. Po apokalipsie atomowej ludzie zeszli do podziemi, żeby chlać bimber? No chyba ta, ze smutku. Chłopie, no to progres jest coraz większy w tej grze, coraz szybszy. Speedrun Turmoil chyba o 21 spróbujemy zrobić. Ale no ciężkie. A czekaj, trochę za wysoko jest Eneba. Czemu nie mówicie? Pisaliście czy nie? Tylko nie wiem ile zajmie ten Speedrun Turmoil. Dlatego będzie mega testowo. Steamworld Dig. No to prawda, Black Blue RNG, no. Ale myślę, że będzie spoko. Ale to też, wiesz, jakby nikt nie robił speedrunu z tej gry. To będzie taki chillerski speedrun, ale chciałem chociaż w godzinę przejść. Zobaczymy jak wyjdzie. Wszystko poniżej będzie już giga. To jest ten ognisty buff z Minecrafta na kill-off. Takie o, nie? Worek? Kupić worek? Niech będzie worek. Dobra, chyba tak zrobimy. I czekamy, aż będzie można ulepszyć... wiesz co? Wodę. Bo ja teraz jestem wodny. Ja turmoil na pierwszej grę w życiu, na trybie normalnym grałem jakoś chyba 3,5 godziny, więc ty jak już przeszedłeś ekspert, raczej szybko pójdzie. Możliwe, zobaczymy. Ja bym chciał w godzinę, ale nie mam pojęcia w ile się to zrobi, po prostu. Wiesz, to będzie taki chillerski speedrun, coś jak z Age of War zrobiliśmy, tylko że Age of War były czasy już pokazane, co było dużym plusem. Tutaj nic nie ma. Czekajcie, myślę, czy tu zerknąć, ale nie, chyba nie ma co. Idziemy głębiej. Mieliśmy do groty wujka zajrzeć, nie? Jak to zrobić? Ja mogę jakoś rzucić to? Podkop? No nie mogę. Bo to jedno zniszczy. Z tej odległości mnie to uderzy? Zaraz wybuchnie. O! Kurde, ale aż tak? Chłopie, w dupa. Ametyst. Arkadio, dziękuję za 6 miesięcy. Siemano. Patrz to w ścianie, widzisz? Widzisz to? Mówiłem wam, to jest po apokalipsie atomowej. Ej, ta geneza ma sens, serio. Nice. To jednak ma sens. Ej, ja to mogę zniszczyć. O nie, nawet tym się nie da. To są kolce, trzeba uważać. Ja pierdziele, jak to zrobić? A, na to się da wejść!
Ja myślałem, że jak się to dotknie, to wybucha. Dobra, git. Dwa ruchy i wiadomo co. O, zobacz tego, pijak. O, chłopie. Nie macie. Dynamit! No i to ma sens! Czekaj. Ale żółty. Ty, niezłe. Czekaj, to się zmienia X-em? Nie. Czym to się zmienia? W, dobra. W i S rzuca. Dobra, to Q. No dobra, jasne. Muszę go zabić. Robimy eksperyment społeczny. O chłopie. Teraz tak, pa. O kurde, ale jaka bomba. Ty, ile cool. Ja pierdzielę ten guzik. Zaczyna się. Horror, no horror. Siema. Jedna bomba została. Dobra, wracamy. Mamy to. Co oni mi teraz każą? Wracać? Nic mi nie każą. Ale ja idę tu w lewo. Mamy full wszystkiego jeszcze, nie ma co wracać. Złoto. Tu jest jakiś spadek. Czy on tu spadnie? To spada? Nie. Kurde, z tym wiartłem to taki progres jest. To co, w dół chyba idziemy? Czekaj, tutaj to jakieś grzyby, chłopie! Ja to się tam boję iść. Może tu pójdziemy jednak? Tam jest jakieś ten... światełko. Ty, bo ja nie wrócę stamtąd. Ja pierdzielę już. Nie wiem, wrócę, chyba się uleczę, odniosę to, naładuję wodę i pójdziemy na te grzyby i kupię dynamit. Tak chyba najlepiej. Dziadek, już chce iść w stronę światła? No tak, no w którą stronę? Wiadomo, że ciemnej strony nie wybiorę. Nienawidzę jej. Ciemna strona to jest, wiesz, nie dla mnie, no nie dla mnie. No normalną rzecz powiedziałem przecież. Każdy się raczej zgodzi, nie? Jakiej strony? Co za różnica? Ważne, żeby jej nie wybierać. Co ślad?
Nie wiem, Zielu, nie wiem. Cześć, coś się odblokowało? Wiedziałem, że w Starym Świecie znajduje się skarb. Aha, fajnie. Niewiele tam zostało po bimbrach. Patrząc na to, jak dziś wygląda ludzkość, ciężko podzielać poglądy twojego wujka. Widzicie? Twierdził, że bimbry odegrały rolę w narodzinach pierwszego parobota. Jeśli to prawda, to do czego byli wtedy zdolni? No to wiadomo, że ludzie was stworzyli. Co ty, jesteś nienormalny? Parobku zapieprzony, co ty sobie myślisz? Ty... dynamit full. Drabiny mam nadal full, ich w ogóle nie używam. Nie wiem, czy tego pancerza nie wezmę, albo nie worek już. Nie, mam wszystko na fulla. Nie mam co ten ulepszać. A zdrowie, dobra. Ty, jakiś typ tu stoi, nie zauważyłem go. Co to jest? Gdzie powitanie kolego? Co? Beef wrócił. Beef? Nie było mnie tu od czasów młodości, jednak najgorsze już za nami. Podobno powodujesz odrodzenie okolicy, synku. Beef bacon zawsze trafia tam, gdzie można nieco zarobić. O, to! Beef bacon. To jest swój chłop. O, tak! Wiertłomierz 3000 to głowica z zaawansowanymi żłobieniami, pozwalająca kopać twardszej ziemi. Obydwie rzeczy zarobiste. Ty, to jest... Aha, dobra, wypiję. Ty, wiertłomierz, bierzemy z bomby, nie? Będzie szybciej kopało. Czy kasyno myślałeś? W sumie może będzie potem. Jest salon, ale w salonie się tylko odradzam. Nie no, wiertło ulepszenie to jest najbardziej useful rzecz, jaką można zrobić. Dobra, i teraz tak. Gdzie my mamy iść? Nic sam nie mówią ogólnie. Co mnie trochę dziwi, ale dobra. Na razie chyba trzeba zarabiać siano. A i te grzyby mamy tam dalej, no to możemy do nich pójść. Mamy dynamit. Czekajcie, bo tutaj coś w dole. A, on śpi, ten dziad. Dziada to pieprzyć. Chyba musimy coraz głębiej kopać, żeby znajdować te właśnie jaskinie wujka. To chyba będzie najlepsza droga. Czekaj, tu są te grzyby, ale też są tutaj. Ja tutaj bym poszedł. Co one robią? Aha, mocne są. O chłopie, jakie kopę teraz szybko. Ja pierdzielę. Patrz to, patrz co się z bimbrem dzieje. Czekaj. Pyk, nie ma szmaty. Ciebie też szmatu nie ma. Nie! Ja go nie będę mógł z góry bić. Kurde, rzucić niego? Nie, żal na niego zużywać chyba. Skacz na te grzyby? Co ty? Ma to sens? O, dobra. Jest jakaś ta. Tam nie ma co. Biotyt. Kurde, no tego dziada nie ubiję stąd. Nie wiem, czy rzucić niego z góry dynamitem. Bo nie będę, chyba że tam nagrzyba szybko. Kurde, mi duża... Ty, teleport. Dobra, do teleportu trzeba się dostać. Dobra, mam plan. Hehe.
Dobra, zarąbiście, zarąbiście. To sprzedam chyba, co? Żeby już mieć full tego. 150, ty ledwo co z plecaka wyjąłem, $150. Chłopie. Czemu on śpi z zapalonym dynamitem? Samobójca może. Sadgę. Dobra. Wchodzimy do tej jaskini. Zobaczymy co jest, ale to nie jest chyba jaskinia wujka. O ja pierdziel. Nie mam już co zrobić. Pytanie czy to się zrespi jak tak zrobię? Tak. Nie wyrobię. Ty, nie mam jak wrócić. Kula, kula. Dobra, pieprzyć. No daj tą kulę tu. Czekaj, tu muszę drabinę? A nie, tu się chyba drabiny nie da. No. Ja tego tam u góry nie zdobędę tu. Chociaż czekaj, tak. A to gówno mi dało. Tu powrót chyba już jest. Tu po prostu były te kule, tak? Okej. Okay. Szesnaście kul, dobra. Czekajcie. A co ja, co mi wypadł jakiś ten? On zejdzie chyba na dół, nie? Chłopie, co się tu dzieje? Wariował. O! Tak mogę niszczyć. Puść mnie już, wystarczy. Podejdźmy tutaj. Obsydian! Nice. Czekaj, tego jak? Tu od góry muszę? Bo że tak zrobię. Żeby mieć przejście na potem, wiecie o co chodzi. Ty, ja mam 200 w plecaku, nic nie zbierając. Bo tyle siano teraz, to wszystko warto. Czekaj, nie, tu nie. Chyba pójdziemy tu i w dół. Zniszczyć to czy olać? Chyba oleję, bo to i tak nic nie niszczy. Może w dół pójdziemy. O, kula. Kopalnia kolejna. Tylko pytanie, czy wchodzić tu, czy... Chyba najpierw do teleportu pójdziemy. Tylko wody nie ma jak odnowić. A nie, wiem jak wodę odnowić. Mam trik. O, tam chłopce stoi. Możemy podejść. Co za park? Nie! Ty śmieciu! Ty w dupę śmieciu. Dobra, wracam. Zara dead. Czekajcie, mam plan. Szybko wrócę, odnowię wodę i HP i wchodzimy do tej drugiej kopalni. Zobaczymy co tam jest. A po grzybach też się da w bok skakać. Masz to. A ona coś ulepszy chyba. Gigantyczny worek, uszczelnienie. Ouu, a to pewnie jeszcze więcej wody będzie, nie? To u niego już nic chyba nie będzie. To teraz u tego, u bifa.
Ten stary dziwak, który kopał tu przed tobą, zawsze zamawiał dziwne rzeczy. Bezużyteczne drobiazgi jak pogięte, miedziane rury i takie tam. 200 tylko kosztuje. ...50% więcej wody z kałuż. Tylko, że ja, zobaczcie, cały czas kopię wiatr i nie mogę zużyć wody. Nie ma sensu tego chyba brać. Za 15. Za 15 kul. Wiert... ...łotron i luj. Patrzcie, tutaj się wodę odnowi łatwo, zobaczcie. Tu wejdziemy. Tu możemy do fulla se odnowić. Ej git. A, HP, dobra, dobra. Idę kupić HP. Ale czekaj, czy ja mam siano na HP? O, mam, dobra. I teleporcik. I do tej drugiej jaskini, tylko gdzie ona była? Bo tu jest ta nasza. Bo tam chyba w lewo, tak? Cześć, ja tą jaskinię nie odblokowałem na mapie? A, bo ja jej jeszcze nie odblokowałem. Biotyt. A tu dziadyga jakiś jest i tyle? Ale tego HP się dużo traci. Musimy nowy armor kupić, ewidentnie. Dupa dzieje. Nie ma tego jak zniszczyć. Chyba, że... nice! Co tu będzie? Stówka, siema. Oj, oj, oj! No, czekaj, to chwilę zajmie chyba. Iś! Kula wujka. Czekaj, tu tylko kula była, a no ta, bo to nie była kopalnia. Kurwa, dupa. No! No! Mamy to, czekaj. Kopiemy dalej, czy wrócić ulepszyć HP? Nie kopmy na razie może. Dziadyga tu jest. Czekaj, czekaj, tu już na spokojnie, bo zaraz się wpieprzymy gdzieś. O, jest coś. Na mapce. Tu jest jakiś kwas. Chyba wchodzimy... Wejść od razu, czy po teleport wrócić? Nie, wchodzimy. Kula wujka. Czekaj, mam tego. Dwadzieścia cztery kule wujka mamy. Wchodzimy. Nie ma co się pieprzyć. Czekaj ty, tu jest czołg. Co ten czołg chce? Kule wujka Susi? No ta no. A! O chłopie. Ja już wnerwiony, tylko to widzę. Ile kwas zada DMG?
Nic. To nie jest kwas. Rzuć dynamit w kolegę. Luj. O ty szman. Nie, to z tamtej strony. Oj. Jak? Czekaj, to od góry trzeba jakoś, bo zobaczcie. To jest ta, co się od góry niszczy. Nie mogę drabiny w jaskini stawiać. Zobacz. Mam tylko dynamit. W sensie mogę tu w sumie dynamit rzucić na te dwa. Zobaczmy, czy zadziała. Chyba by zniszczył. Ale nie wiem, może źle rzuciłem. Czekaj. Tu coś jest. Ty, a tutaj co? O, to za stówkę. O! Ja pierdzielę, jestem debilem. Prawie wykitowałem w debilny sposób. Klasyka. Zużyłem całą wodę i nie mogę. Ja pierdziele, co ja robię? Ja pierdziele, chłopie, zara dead. Ja go nie pokonam. Pieprzyć. Po co? Low HP jest. Ja pierdzielę, ty, mi żal teraz tego. Nie, ja mam dużo wody. Jest, to tutaj. O, woda. Pięknie, napojony. Dobra, co tu jest, widzowie? Co tu jest? Cios parowy. Zobacz, jaka łapa teraz. Nowy ten to jest. Kół. To mi się podoba. Da się tak szybko też. Ja w ten sposób mam to zniszczyć? O chłopie, o chłopie. Cześć, co to jest to zielone? Nie wiem co wywalić, chyba ten obsydian jeden wywalę. Chyba, że to jest biotyt. Nie wiem, czy to jest biotyt, czy nie. Zaryzykujmy, bo to może być coś droższego. Uran! Dobra! Będę miał dla... owsiaka, dla Czeczenów. Chłopie. Teraz będą interesy robione. Dobra, powrót robimy. Uran dla owsiaka i luj. Wracamy. Ile ja mam w plecaku w ogóle? 500 golda w plecaku. Ja pierdzielę. Snowball. Tak zwany. Szybciutki. Tu był gdzieś teleporcik. Niedaleko.
trochę taki labirynt, ale luj. Ty, nie wiem czy HP nie ulepszymy, bo jednak oni mnie bardzo szybko ubijają. Jak już jest taka otwarta walka. Na dłużej. Niebawem dotrzesz na dno starego... Ej, końcówka gry się zbliża? Pewnie zbliżysz się do końca tropu. Poniżej starego świata jest za gorąco dla parobotów. Co ty pieprzysz? Co ty wiesz? Co ty wiesz w ogóle? Całe życie pracuję w tym sklepie. Technologia nie ewoluuje skokami. To powolny proces. Jeden wynalazek umożliwia kolejny. Aha. Rzeczy, które tam znajdziesz, nie pasują do tej teorii. Przyznam, że nieco mnie to przeraża. Aha. Nie powiem, są przydatne. Czego chcesz, gówna? Czekaj, co ty mi możesz dać? Daj dynamit. No on ma to HP tutaj. Ale zobaczmy jeszcze, co ma tamten. Kolejna wycieczka do tunelu. Przed wojną niektórzy z nas zakradali się tam, chcąc dowieść swojej odwagi. Niektórzy wracali z opuszczonego świata. Dobra, ale co ty chcesz, Beef? Masz wiertło czy nie? Tego się nie opłaca. Zrobimy tak, gigantyczny worek. I HP. Tu jeszcze jest to, ale tego nie ma co. No i myślę, że teraz jest git. Doładujmy sobie jeszcze wodę na szybko. Wnerwia cię głos Beefa. Na szczęście rzadko frajerek gada. Zobacz jaki plecak już rozpieprzony. Dobra, i teraz tak. My tam dalej już nie mieliśmy w sumie gdzie iść. Po prostu coraz głębiej trzeba, nie? Tam chyba dalej już nie znaleźliśmy nic nowego. Trzeba tą nową rączkę testować. Czekaj, jak ja tu szedłem? Tu. Ja już się gubię, widzowie. Zaczyna się old game moment. Ja już się gubię w tym labiryncie. Zagadka, old game. Co się w dupę dzieje? Nie wiem. Czekaj. Nie no, nie ma sensu to. Szmato do kwasu właduje. Czekaj, to by się przydało tak, to. Kurczę, jak to niszczy. Czekaj, czekaj, ty, bo to mega dużo zżera. I nie wiem, czy my chcemy iść tu, czy tu. Ten już mnie wnerwia tam co biega. Miło z jego strony. Tam na dole znowu jest kolejny. Pójdźmy tędy. Spróbujmy go zabić tym, to się da ładować wcześniej. Aha, nie da się.
Ej, no kurde. Ty przypieprzony jesteś. Aha, na kolce wskoczyłem, żeby podnieść item. Już powoli psycha sitting widzowie, już powoli jest, wiesz, siadana psycha. Ja HP se podniosłem, a to gówno dało tak naprawdę. Nie wybuchaj. O, HP dobrze. O, no szmato! Czemu jest taki głośne te bomby? Jaka rozpieprzona jest ta gra. Nie mogę, w dupę nie mogę z tej gry. Czekaj, czekaj. Czy my chcemy tam z bomby? Jest tam jeden HP. Się boję ruszać. Kule wujka, powrót. Co tu jest? Beryl. No i git. Spaść tutaj? Nie, bo... Znaczy mogę drabiną potem niby, ale... Chyba z tamtej strony sobie pójdziemy na spokojnie. Jest wujaszka ta grota. Zapieprzone TNT, jak mnie w nerwie, jak tylko to widzę. O! Uderzyło mnie? Chyba niestety tak. Dobra, wrócę się, ja mam 700 golda, chłopie, w kieszeni. Wróćmy się, wejdę do tej jaskini potem, bo ja zaraz wykituję. Ja już nie pamiętam, jak się szło z powrotem. Chyba tak. A ja tak klasycznie nigdy nie pamiętam tych tras. Żebym nie umarł w drodze powrotnej, ale tu jest tyle kolców poukrywanych. Już woda powinna też mnie naprawiać. Też drabinę dać? Niestety muszę, ale zaraz się kupi nowa. Po co ja żydzę drabinę? Ty to kosztuje 2 golda. Ja mam coś z głową, to już jest takie pod skórą. Pod skórą to już jest. Klasycznie to nigdy nic nie pamiętam, to też prawda, no. Klasyka. Czekaj, czekaj. Właśnie nie wiem, typeka brać. Ja zaraz tam pewnie będę miał nowego tego. Ty, ja chyba też lampę ulepszę. Czy ja ją już ulepszyłem? Nie ulepszyłem. A to tanie jest to ulepszenie. Dobra, jesteśmy. Dobra, ile mi dasz? 10 level. Ogromny zbiornik, twardy pancerz, dobra. Też bym HP se ulepszył. Chłopie. Chcesz coś kupić? No chcę, chcę, dziadu. Beef, zamknij mordę. 500 ten.
Ja bym wziął zbiornik. Tak zróbmy. Wór? Nie, no chłopie, ja teraz 800 przyniosłem, ja nie potrzebuję tego wora. Teleport? Pieprzyć. Nie potrzeba. Na stówę tam jest jakiś teleport zara. Bo zobacz jak to jest głęboko. Ja to po prostu czuję. Ja już wyczuwam algorytm tej gry. Ta gra ma coś takiego, że po takim czasie musi być nowy teleport. Żeby gracz nie spieprzył. Chłopie, ja już to czuję. Wyczuwam takie rzeczy. Po takim czasie gry. Algorytm gierki już czuję. Ja już wiem co myślał twórca gry podczas tworzenia tego. Poza tym teraz idziemy do jaskini nowej. A już się zgubiłem, nice. Chłopie, ja już zgubiony. Już wyjść nie mogę. Dobra, jest. O chłopie, ty. Jesteśmy 400 metrów zaraz pod ziemią. Czujesz to? Duchota, nie? Duszno tu. Zaraz się chyba uduszę. Duszno i ciemno. Obrzydliwie tu jest. Dobra, tutaj. Mówię wam, na stówę tu zaraz coś będzie. Ja to po prostu czuję. Weźmy to. Beryl, dobra. Pyk. Tamtych to dynamitem złączotuję, nie ma problemu. Pa, co się dzieje? Chłopy będą się same robić. Bierzemy dynamit. Pa, oni się biją ze sobą. Zwariowali. Zobacz co oni robią. Czekaj, da się skoczyć i użyć łapy? Kurde. Nie da się. Topaz 150. Lepa na łepek. Jak to zrobić teraz na spokojnie? Pieprzyć w sumie tamtego typa. Ty, tutaj super jump? Ja pierdolę. Niezły jump. Super jumpior. Nie no, nie doskocz. Zobacz ile typów na dole. Już nerwy mam. Ich tylko widzę. Rzuć ten dynamit. Nie we mnie ty śmieciu pi... O, nas. Taktyczka widzowie, taktyczka. Pamiętaj, trzeba pracować mądrze. Nie ciężko. Ty, ja tam doskoczę? Jasne, że tak. HP co odnowić mogę. Tu kula wujka. Ty, odpieprzyłem. Odpieprzyłem z tej... Ja... Nie, nie, nie. Nie, dobra, jest ok. Ja stracę tu trochę HP, ale to będzie nic. Nie, czekaj, nic nie stracę. Nie, stracę. Dobra, jest git. Czekaj, to co to jest? Co jest? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa złapać.
Dzięki. Jamal, podkreślenie od swojej tu znowu ja, Jamal. Daj mi tego jebanego pierdolonego ochranego. Pisałem na portalu Instagram. Po raz 4 ochrany przez ambasadora Spartiatrix. Chłopie, nie wiem jaki ty masz nick. Jamal. Ja nie pamiętam, żeby jakiś Jamal był banowany. Może jakiś mod zna Jamala. Słuchaj, co tu jest, że ja mogę tu wejść? Widzę, że to jest. Ja mam plan. Nie, do dupy ten plan. Się tego i tak sam nie zniszczy. A no to tak, Mario, no. Czy jak tam wejść? S rzucić? Nie dam rady tam wejść chyba. Chłopie, dedzik. Dobra, niech oni się tam biją. Tam jakiś laser jest. Dobra, doskoczę tam. Ale co ja mam dalej? Tu chyba się później przychodzi. Chyba, że znowu mi zapieprzę taką mukę typ. O chłopie. Wracaj tam i pięć, za wysoko jest na pięć, za wysoko. Ty, ja źle to zrobiłem. Nie, ja to muszę zniszczyć. O, rzeczywiście. A tu kule wujka coś jeszcze jest? Dzięki Sajan i Tabaluga. Witam. Dzięki za 2 lata Tabaluga. Dziękuję Sajan. Dobra, wiecie co? Tu już chyba nic nie ma. To wróćmy się. W to i dalej do kopalni. Pochodnia zaraz się skończy. Aha, tu się wszystko odnowiło. Jeźdź. Nie dostałem DMG. U, ja pierdzielę. Chłopie, co tu się odpieprza? Czekaj, czekaj, czekaj. Tu trzeba główką rozpieprzyć to? Nie, on tu nie tyka. Gdzie ja idę? No wypieprzaj, parchu, no. Dobra, ominięty ładnie. Tu chyba, nie? Tam na pewno będzie ta wujka. O, jest wehikuł wujka tam. To już za dużo łażenia jest, żeby tu nie było. Ale tanki w dupę. Nie interesuje mnie nic, tylko bardzo. Jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa złamać.
Dziękuję bardzo. 5 złotych. Co dostałem, bo nie patrzyłem? Nic utamal podkreślenie bobsleigh. Sprawa zostaje zgłoszona na komendę przy ulicy Wyszyńskiego w Gorzowie. Chłopie, nie wiem, kim jest John Bobsley. Jara ban wlatuje dla John Bobsley w takim razie. Zapultanie się w donatach. Jeszcze, że zgłaszasz na komendę coś? Ty chłopie, myślisz, że my jeszcze porozmawiamy kiedyś, jak mnie na komendę zgłosiłeś? Chłopie. Porozmawiamy, jak będę miał kominiarkę ubraną, a ty będziesz w parku. Oczywiście w GTA. Czekaj. Co się dzieje? Powrót. Why? A, tu jest wyjście. Dobra, czyli mam wszystko, tylko nie wiem, co ja zdobyłem. To Black był, może zobacz, co pisał. Nie wiem, za co ban ma. Szczerze, jak to jest 2 lata temu, mógł też nikt ktoś zmienić. Jak ja zbanowałem Black Bull, to pewnie nie przypadkowo. Wiesz, o co chodzi? Jak ja już kogoś banuję, to jest, wiesz... ...na Goliborde 10 złotych. Da ile strachamy, da ile donate dla Żydka. Dziękuję, Olaf. Dostałeś amortyzator upadku? O, a jak go użyć? Jego się jakoś używa, czy on działa po prostu? Czekaj, ja mam full EQ zapieprzone. Dobra, Luj, kupuję portal dla widza. Kupię portal, pewnie będzie. No ja mówię, on już zaraz coś będzie. Kupię portal i zmarnuję siano. Na stówę. No ale dobra. No Black Blue, ale wiesz, że każdy tak pisze, jak mówię, że zaraz serio bana dostanie. Nic nowego. Ja dobrze idę? Niech nowe konto. Dobra, olać. Ja serio nie wiem, kto to jest. Mógł ktoś nick zmienić, kogo chciałem zbanować, bo był uporczywy i natrętny. Chłopie, jak ja kogoś banuję po długim czasie zazwyczaj, permem, to ja pieprzę. Czasem kogoś unbanowywałem, ale to... Muszę zmianę widzieć, a chłop pisze, że mnie na komendę zgłasza, no to... Oczywiste jest, że dostanie unbana, ale kijem od golfa. Nie wiem, Black Blues, tak szczerze, kto to jest. Nie pamiętam, żeby taki nick miał ktoś, kogo kiedykolwiek sam zbanowałem. Ja zbanowałem na tym streamie sam może z kilka osób. Policzyć można pewnie na jednej dłoni. A nie wiem, Black Blue, nie wiem. Dobra, 850 golda. Poziom 11. Ulepszenie hydrauliki. Co to jest? Co to ulepszenie hydrauliki, widzowie? Dobra, widzowie, robię to dla was. Kupiłem. Kupiłem. Nigdzie nie znajdziesz. Ale możesz do mnie napisać, Jamal. Na priv. I tyle. Plus jeden max wody znowu. O chłopie, a to muszę mieć. Mniej wody ciągnie. Spoko, Black Blue. No to pieprzyć raczej, wiesz? To pieprzyć tego umbana. Chociaż nie wiem, no dużo czasu minęło.
Napisze do mnie na priv, to zobaczymy. Kto wie, może jakaś zmiana w główce zaszła na plus. Dobra, biorę to, żeby mniej wody ciągło. Doładuję sobie szybko. Czemu tu mi każą wejść? A jakiej głębokości byliśmy tam ogólnie, bo nie patrzyłem. Czekajcie, bo ja zaraz to użyję przypadkiem. No, gierka zarąbista według mnie. Nie wiem ile już gramy, ale wciągnąłem się. Kurde, jutro jak coś widzowie streama nie ma, ale... Tak mnie kusi ta gierka też, co dzisiaj kupiłem. I myślę, ale nie no, zrobię chyba to do Escapist, jak mówiłem w piątek. Ale tamta gierka też mnie kusi, żeby zagrać. Może po Escapist ją zrobimy? Archu. FNAF? Nie wiem kiedy. Ja nigdy nie grałem w FNAF. Nie wiem czemu tyle ludzi to chce. To jest jakaś kultowa gra? Siema Supros, witam widzów. Tak? Ja nie wiem, mnie ominął jakoś ten FNAF. Ale mnie dużo gier w sumie ominęło przez ligę. Liga mnie odcięła od świata gier. Dobra, mamy niżej iść. Mamy cel wyznaczony, więc to na plus. Czekaj, jak to zrobić tutaj sensownie? Muszę tu kopać. Co się w dupę dzieje? Daj! Czerwone złoto, co? Co to? Nie interesuje mnie nic. Dzięki, Ola. Jestem Żydem. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Nie, w piątek jest. Dał na Golibordę 10 zł. Oddawaj mi moje siano, jak jutro strana. Już pewnie znowu przerwa wleci, jak suba mam sadgę. Nie. Piątek jest stream. Spokojnie. Na 40% będzie stream. Co ja robię? Nie no, będzie normalnie, no żartuję. I prawdopodobnie The Escapist gram. Co ja robię? Jak ja wrócę? Ja pierdziel. Czemu ja żyję? Dobra, no żywioł idziemy. Nie wiem czemu przeżyłem. 200 szmaragd. Na żywioł. Idziemy już w to miejsce, co mnie prowadzą. Może portal tu wpieprzyć? Gdzie oni mi każą iść? Chyba nie z tej strony, z tamtej gdzieś. Dzięki, Ola. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa. O, dobrze, poszedłem. Kule starego. Olaf dał na Goliborde 10 zł. Flaglu, pieprzyć te FIFA. 100% nie oddawał. Te twoje statystyki jakieś zakłamane. Co ja ci zrobię? Spieprzone statystyki, tak jak w Polsce inflację liczą. Niby 17, a czujesz jak było 500.
Ty. Jak ja tam mam wejść? Po kablu patrzcie. Tu kabel gdzie? Czekaj, ten kabel to jest wszędzie. Nie, 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 kabel tu idzie. Po prawo, po prawo, po prawo, po prawo. No i w dupie się kończy, no. Jak ja się mam tam dostać? W ogóle ja wrócić nie mogę, ja dobrze kupiłem teleport, bo ja wrócić nie mam jak. Teraz to widzę. Jak nowe wiertło. Bursztyn, dobra, Polska. O, tutaj, dobrze idę. Jest. Wektron. Co to jest? Jakiś laser, widzicie? Się boję po to serce iść. Co tu się dzieje? Tu zaraz musi być jakiś teleport. To ja znowu kupiłem teleport bez potrzeby. Tam chyba, tam jest piec przecież. W sensie nie piec, rura. Mówiłem wam, ja już ogarniam algorytm. Ej! Ja od początku wam mówiłem, że algorytm ogarniam. Ja pierdzielę. A wy mi teleport kazaliście kupić. Dziękuję bardzo, chłopie. Oj. Dał na Golibordę 50 zł. Teraz prajgę, żeby wypłata jutro wpłynęła na konto. Dzięki, Olaf. Prajgę dla ciebie, prajgę. No piszcie prajgę dla widza, trochę żeby pomóc dla widza. Dziękuję ci bardzo. Serduszko dla ciebie. Spokojnie widzę. FNAF to ogólnie gierka klasyk jak Plant vs Zombies, którego też nie chciałeś ograć. Plant vs Zombies, no. To było tak, że nie chciałem, bo było ileś gier na tym streamie do wyboru. Dziękuję ci bardzo, Olaf. Który w piątek stream? Koło 16, tak jak dziś. Czy to szron? Co? Uważaj na siebie. Ale co ona pieprzy, bo ja nie kumam? Co pieprzy ta baba robot? Ej, nie ma więcej leveli do tego? Czy jeden expo mi zabrakło? To pokazuje, że wujek dobrnął aż tak daleko. Może znajdziesz tam źródło wynalazków Joe'ego. Tylko na siebie uważaj, to dziwne rzeczy. Dobra, zamkniesz pisk. Ty, beef. Im głębiej kopiesz, tym lepiej dla nas. Odrzuć ostrożność i machaj kilofem. Biznesmen. Hey, git. On ma wypieprzone, dla niego się zysk liczy. Jeden max wody czy max HP? Chyba wody, bo ja nie wiem, czy tam woda będzie. Tam już jest, chłopie, głęboko fest. Dobra, idziemy tam. Cześć, spróbuję zniszczyć to. Da się. Dobra. Tu się da kopać, tu coś jest nawet. Tu jakiś robocik, tutaj nie wiem, czy to też jest do wydobycia?
się dupę dzieje? Ty... Możesz tak mi nie robić? Podejdę sobie tutaj. A, to nie jest do wydobycia. To w ogóle jest cokolwiek? O! Kurde, co to jest? To po prostu spada, tak? Co tu się odpieprza? Nie, czekaj, tędy. Tu jest coś do wydobycia w końcu. Kurde ty parchu! Ja mam 1 HP. Pieprzona lokacja to jest. Ja już nerwy mam. Znowu to gówno. Woda. To się odnowi zara? Spoko, że są te gówna, co się odnawiają. Skończysz jak wujek. Dobra, chłopie. Liczy się przygoda. Ok. Ja chyba coraz głębiej będę kopał. Pieprzyć te wydobycie. I git. HPS-y coś tam odnowiliśmy. Czekaj. No i tutaj jest jakaś otwarta ta. Może tędy pójdźmy. Ouu. To gówno tu jest. Dobra, el. Ty, ale nie mam jak wrócić. Chyba, że tędy. Nie. No i chłopie, co ja zrobiłem? Muszę tu drabinę dać. Dobra. Na potem już. Mamy też teleport, ale jestem blisko tego wyjścia. Cześć, niech on się odwróci, mu zapierdzi. Co ty pieprzysz? Czemu on to zrobił? Czemu on to w dupę zrobił? Co się dzieje? Dobra. On taki wynerwiony czasem jest, dobra. Wszystko jasne. Czekaj, a co tu jest tutaj? Ja stąd tędy przyszedłem, nie? Tak, ja chyba tędy przyszedłem. Nie, tu jest jeszcze coś innego. Ja pierdzielę, chłopie. Porypana jest ta mapa. Idźmy tutaj. Oj, 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 tu nie chcę. Ja pierdzielę, no. Rozpieprzone te roboty. Czekaj. Mam plan, pato.
Tutaj mamy powrót na spokojnie. Ja chyba tu w dół pokopam. Tam gdzie się dokopiemy, tam się dokopiemy. O, już niszczą. A on nie chciał wybuchnąć, tylko jak mnie widzi, to chce. Oj, niedobrze. Ty, no mega porypana mapa, łatwo się idzie zgubić. Pytanie, czy ja mam wracać tam, gdzie u zombie, czy nie? Ja pierdziele! O chłopie, ty, co się odpieprza w tej mapie? Szmato nie ma. Patrz tam, patrz tam. Patrz tu. Podejdź tu. Podejdź tu. Podejdź tu. Iść! Aha. Uderzył mnie i tak. Rozpieprzony jesteś. Dobra, idziemy coraz niżej. Może gdzieś dojdziemy. O! Coś się pojawiło. Czekaj, może wskakiwać? Tak. Jak go uderzyć, żeby nie umrzeć? On mnie łatwo ubije. Czekaj, on się na mnie rzucił przez ściany chyba. Zróbmy tak, żeby... Nie, poczekaj, może go olać? Co tu w dupę za laser jest? Teleportu sobie użyj. No ma jakiś sens. Cześć, bo ja jestem tutaj, gdzie miałem dotrzeć, tak? To mnie uleczy. Spejtujmy go. Chociaż czekaj, on tu podejdzie. Ja w niego strzelę, jak będzie wyżej. O ile wróci tu. Ty! Idą, idą. Nice, udało się. Czy on tu przyjdzie, jak ja będę skakał? Nie. Pieprzony on jest. On się lepiej uczy niż Alien w tej grze, a o Alienie. Co niby się dobrze uczy. Pa, idzie do mnie. Pa, pa, pa. Dobra, jest. Wujek tu pułapkę zostawił. Chłopie, wujaszek to wszystko zrobił. A co się okaże, że wujaszek wszystkie te roboty pobudował, żeby nikt w jego ślady nie poszedł. Ja pierdziele! Co to ma być? Czekaj, on tu podejdzie, w ściany się bije. Poczekaj. Wróć tu. Patrz to, patrz to. Trzeba ogarniać, chłopie. Trzeba se radzić. Co ty robisz? Ja pierdziele. Czekaj, czekaj, to nie jest koniec. Patrz tam. Na dwa dynamit. To i tak ok. Nie wiedziałem, że oni tak mogą. Nice.
tam dzieje. Przestań! Ja pierdzielę, ja nic nie widzę! Chłopie, co się dzieje? Dobra, jesteśmy. Olo, w dupę. Fajne, fajne. Widzę minerały na mapie, miło. Ja. Niezłą szmatą jesteś. Dawaj, wykryj mnie. Patrz, co się dzieje teraz. Patrz to. Lot w kosmos. Czekaj, co ja zrobiłem? Po co ja tu przyszedłem? O chłopie. Tu w dupę. Bejtowali mnie. Myślałem, że mnie one-shotuje. Dobra, easy jest. Co to? Ez. Wody się napiliśmy, zarąbiście. Pójdźmy kawałeczek dalej. No to jest powrót. Ty kule wujka, ja pierdzielaj. Aj. Pieprzyć kule wujaszka, śmiecia. Widzowie, ale teraz gdzie ja mam iść ogólnie? Wiecie co? Użyjemy portalu. Pierwszy raz. Niech będzie. No jest. Raz w życiu można. Coś tam na dole żyje? Co to? Zwierzęta? Myślisz, że są mądrzejsze od nas? Tak, ciebie na pewno. Szybki kill off. Dobra, pokaż co masz. To jeszcze dziwniejsza technologia niż poprzednia. Nic tu nie wygląda znajomo. Napędza. To jakaś dziwna moc. Poprzednie przedmioty to po prostu zaawansowana technologia parowa. To coś zupełnie innego. Nie wiem nawet co to robi. Nazwę to chyba elektryczność. Co? Chłopie. Jesteś tupę robotem. Co pieprzy? To jest robot. Dobra, Beef. Zamknij już mordę, Beef. Ale po co mi to, jak ja mam wiertło OP? To jest useless. Wiertło jest zbyt OP, żeby kupować jakiś szybki kill off i tyle, no. Tyle w temacie. Nie opłaca mi się to, widzowie, ale mi się to nie opłaca. Widzowie, mi się to nie opłaca. Zagrasz w drugą część tej gry? Chyba ta. Dobra, dalej idziemy głębiej, co? Patrz to, ja mam taki plan. O ja pierdolę. Do pewnego momentu plan był dobry. Widzicie co tu jest? Mówiłem wam, nie opłaca się portali kupować. Ja mam nosa do tych portali, a wy do mnie co ty pieprzysz? Pieprzę ci matkę, śmieciu! Tyle cię powinno interesować. Chłopie, ja tak ogarniam algorytm tej gierki, że ja pieprzę. Dobra, czekaj, on się wysadzi jak podejdę bliżej, tak? Jo pierdziele, dobra, nie idę tam. Nie ma problemu, ja tam nie muszę iść.
Czekaj, ja tam... Czekaj. To rozpieprzona jest troszeczkę ta mapa. Już mnie ta mapa wnerwia. Nie wiem jak iść się błogi. Ja muszę to jakoś zrobić tak po swojemu. Tu się tyle odnawia tego gówna, że nie widzę co się dzieje. Nie! Co się w dupę dzieje na tej mapie? Siema foka. Nie, ja tu nie mogę iść, bo tu mi się odnowi jak będę wracał. Muszę iść tu, w dupę. Nie wiem gdzie iść. Tu. I tu. Ja tak szczerze nic nie widzę na tej mapie, nic. Klasycznie. Co ja mam zrobić teraz? Źle poszedłem. Nie ma trasy tutaj. Nie ma dobrej trasy tutaj. Nie, dobrze idę. Tu idę. A tu woda jest. Nic nie widzę, Oldge. No ale moja wina, że nic nie widzę. Moja jest to wina. Czemu ty na mnie to mówisz? Ja już się zgubiłem. Ja pierdzielę, w każdej grze ja mówię te same rzeczy, ale taka jest prawda. Ja się ciągle gubię, nic nie widzę, zapominam. Chłopie. Dobra, idziemy tutaj. Czekaj, cały czas dół kopać? Cały czas w dół chyba lecimy. Tutaj niby mógłbym wejść, ale nie chcę. A z tym co jest? To w górę leci? Ja to jestem już tak zagubiony w tej giereczce, że to jest luj. Jakieś nieporozumienie. Tu idę. On nie chce wybuchnąć tak o? Luj, wpadza tam. O! Dziękuję Zane za 4 miesiące. Dziękuję ci bardzo. O, jestem. Spot. Ezm. Czemu ja nic nie widzę? To normalne? To on to zniszczy i ja go walnę w głowę. Ja tu wlazłem, to pewnie kule będą, nie?
tu w dupę, ja? Ty, ja nie wrócę. Ja pierdolę. Ja tu po to przyszedłem? Jakieś nieporozumienie chyba. Dobra, udało się jakoś ograć, ale ledwo. Dobra, jakieś tam kule były, no powiedzmy, że ok. Co, w dół dalej idziemy? Chyba nie ma co innej trasy wyznaczyć. Czymś tam napieprzają ostro. Jest, widzicie? Tutaj mam iść, tak? Tu jest wujaszka ta. Ja pierdzielę. Co tu się odpieczy? Wyłącz się. Ile to działa? Dobra, gównem jesteś. Pieprzyć cię. Dawaj. Nie, on się nie będzie rzucał chyba. Co ty gada, że się rzucił? O, już! Nagły skok. Co? O, double jump. O Boże. Tego brakowało w tej grze. No i git. Ty czekaj, co? Czekaj, co? Co mi to daje? Poza tym, że nic. Ty, no ja wyjść nie mogę. Co, tak ma być? Ty, no jest jeden jump tak naprawdę. Jeden. Jeden jump jest. Nie da się double jumpa zrobić. Jeden jump jest. O chłopie, widziałeś to? Dobra, Ez. Nie. Próbujemy? Oj, oj, oj. Pierku, chodź do wujaszka. Ez? Czekaj, co tu jest? Gdzie ja idę? Patrz to, jaki bait. Pa. Jakie oro teraz się zaczyna. O, zobacz to. O chłopie, teraz się dopiero gra zaczyna tak naprawdę. Cześć, co jest?
Gdzie tam miałem iść? Jak tam się dostać? Pytam się ciebie. Pytam się. Unik zrobiłem głową. Gdzie do góry? Tu? Czekaj, jak tam się dostać? Gdzie ty masz tam trasę? Tutaj? Nie, tu nie, tędy nie, prawda? Głową nie, bo to z drugiej strony siadalko. Czekaj, tu się da niszczyć. Nie da się w dupę, co ja robię? O kurde, w dupę! No, nieźle, nieźle. Co pięścią? Tego pięścią się nie da. Chyba, że tędy jakoś. Zobacz, tu jest w środku ten. Patrz, co się da zrobić teraz. Gdzieś? O, tam. Z tej strony nie. Chyba, że tutaj gdzieś jest przejście, ale też nie widzę. Tego się zniszczyć nie da. Blok na suficie max lewo. Gdzie tu? No ale to jest blok, który się tylko od góry da niszczyć. Chyba, że tym się da. Nie da się. Tego bloku się da tylko od góry. Tu musi być gdzieś na ścianie coś. Jak to w dupę zrobić? To trzeba pewnie tu najpierw wejść. Może tam się z drugiej strony mapy wchodzi. Bo teraz lasery się wyłączyły. Tak, tu. Stąd, zobacz. To się chyba tylko wiertłem da. Ja pierdzielę, no co jest? Ja pierdzielę, ty zaraz się utopię. Tu coś jest. Ty teraz się... Tu. Warf? Ta, warf. Ja pierdzielę, no. Nie, no widzowie. Niezły budżor. Chłopie, niezły budżin. Niezły budżin wjechał. Budżin. Susi słowo, ty nie mówię tak chyba. Czy można? Ty, ale tu nic nie ma. Jest kula po starym, ale co ona mi da? Jej nie mam jak zniszczyć. O Boże, to się chyba niszczyło tym. Ja pierdzielę. Jaka ta gra jest rozpieprzona, to trzeba zniszczyć. Ja drabina, nie da się w kopalni drabin, zobacz. Ale da się to. Dobra, widzu, dzięki. Tylko powiedz mi, jak ja się mam dostać tam? Dobra, tam to trochę pieprze, tak szczerze. Idziemy stąd. Ale gdzie mam teraz iść? Głębiej mam się ten spieprzyć. Już! Mario, uważaj.
kurde w dupę. Ja nie wiem, co się dzieje w tej grze już. Totalnie nie ogarniam. Ja pierdzielę. Chłopie, nawet mi trik już nie wychodzi na unik. Mam coraz głębiej schodzić, czy co? Chyba taj, luj. Czekaj, bo ja konkretnie obsrany już. Chłopie, co się w dupę dzieje w tej grze? Dobra, idziemy w dół. To się da jakoś zniszczyć? Może tak, zobacz. Tylko się zniszczyć nie da. Tylko uśpić się to da. Tam jest niżej jaskinia jakaś, ale ja w niej byłem? Przestań. No nie niszczy? No jak ja mam się tam dostać, jak tego nie niszczysz? Dzięki, Igor. Tu mogę drabinę dać. Pyk. Co tu się odpieprza? Ta łapa to nic nie bije, pieprzona. O chłopie, za wolny jestem. Dobra, nie uderzył mi. Co ja robię w dupę? Dobra, nic się nie stało. Lekki wypadek przy pracy. Ty, ależ... Jak się w jaskini padnie, to się nie liczy dead. Warto wiedzieć. Czemu? Ty, ale po co ja tam wyżej wchodzę? Dla siebie samego? O kurde, tu się da zniszczyć. Ja już wiem, że nie wyrobię. Dobra, na izbę. Kule starego zdobyte. Jest git. Ile tych kul już mamy? 37. 1500 golda w kieszeni, teleportu nie mam. Ja pierdziała się, to jest najgorsze, że teleportu nie mam. Żeby sobie wypieprzyć lotę do bazy. A jest tak daleko. No właśnie Marolas. Dlatego Eneba Giga oddaję, no to jest oczywiste. Chłopie. Co ja mam kiknąć? Meteoryt wywalę. 300 ton, to dobrze zrobiłem. Spokój. Chłopie, co się dzieje? O! Nie wiem, co się dzieje na mapie. Ale to jest plus. Idźmy coraz niżej. Może na portal jakiś trafimy. Ale mała bardzo szansa już, bo niedawno był. Co, nie chciałem wracać. Jak healofem te moby, to będę po 4 godziny lał. Co ty w dupę robisz?
i do spania. Widzicie gdzieś kopalnię wujka? Bo by się przydała teraz. Dobry moment. Woda, dobrze. Ej, nie zbajtowało go. Musimy w ten sposób odnawiać zapasy. Chłopie, co ty w dupę robisz? O tak. Pyk, pyk. No i zarąbisie. Zobacz jakie oro. Zobacz jak odnowiliśmy pochodnie i wodę. To mi się podoba. Lecimy po swoje. Chłopie. Nawet na moment przerwy nie ma. Patrz, ten się rzuci. A, nie rzuci. Sadzi. Niech on zniszczy to. Chociaż nie, to jeden. Rozpieprzony on jest. Czekaj, co tam jest? Ja tam byłem? Tam na mapie widzicie wejście? Znowu nowe. Idziemy. Ale tu tylko dropsy wujka będą. Pytanie, czy warto iść. No, już widzę je. O, ja pierdzielę. Tą grę da się zrobić na 100%? Nie wiem. Ja ją pierwszy raz dzisiaj w życiu odpaliłem. Fajna bardzo gra, tyle ci powiem. Moja ocena gry? Lika. Zniszcza? Nie, tego się nie da głową. Dobra, to pieprzyć. I tak mam full backpack. 1700 golda. Dobra, idźmy w dół po prostu, jak nie ma gdzie. Szybkie oro. Chłopie, ja pierdzielę, mi się tu nie kończą zasoby. Ja jestem nieśmiertelny chyba już. No, zbajtuj. Chłopie, co się tu odpieprza? Nie, ja go nie mogę ubić. Wiesz co? Pieprzyć cię. Czekaj, czekaj, czekaj. Patrz na mapę. Gdzie my możemy iść teraz? Bo tam już jest jak koniec mapy tutaj. Gdzie my dotarliśmy. No nie mogę tu wejść. Może z tej strony będzie wejście do wujka gdzieś. To jest samo dno mapy. Kiedy nie mówię, że nic więcej nie ma, nie no. Chyba to jest niemożliwe, nie?
Co jest w tyłku? Jest! Oj, oj, oj. Jest, jest tam, widzicie? W tym T. W tym T. Ale tu są te. A wróć. O, jest teleport. O Boże. No i piękna sprawa, chłopie. I mamy oro. Czuję, że końcówka gry. Czuję, że końcóweczka. Te drzwi mogą ukrywać to, po co tu jesteś. Skoro są trzy bariery, powinny być też trzy generatory, prawda? Musisz je wszystkie znaleźć. Może poszukasz też w górnych warstwach. Cześć, co? Gdzie ja mam to znaleźć? Co napiję przy jakimś szyfrem? Co to w dupę jest? Ty, jest kasyno. Może Joe chciał, żebyś jej otworzył, dlatego pokazał ci kopalnię. Być może po drugiej stronie czai się jakaś okropna moc. Czego chcesz? Ty w dupę chamie. Mów grzecznie. Ci zapieprzę na łeb. Te drzwi mogą stać na drodze do niewyobrażalnych bogactw. Minerały z najbardziej niesamowitymi materiałami. Ta, zamkniesz mordę? Dziadoku? Ja nie mam co kupować już, ty. Kupić se portal na potem? Chyba wezmę. Witam pana. Musiał być pan chory z powodu braku odpowiedniego punktu sprzedaży. Proszę się nie martwić. Szukam panie Dandy Aleksander panu pomoże. Pora, żeby ktoś w tym mieście pokazał, że wie, co to klasa, prawda? Powiem ci tak. Ciekawy sklep. To nie jest kasyno. Na pewno wiertło. W sumie wszystko wezmę, nie? O kurde. Oj, oj, oj. Luj, wiertło na fulla. No nie ma kasy, to nie jest kasyno jednak. Ty, a wiecie, gdzie ja mam szukać tych? A, tu mi pokazują, gdzie szukać, tak? Aha, dobra, easy. Ja już się bałem, że będę musiał wszędzie szukać. Dobra, powrót do początku, widzowie. Zobaczmy, jak teraz szybko się przez to można przebić. Ej. Czekaj, ale nie ma takiej prostej linii. Czekaj, idę tam. Wyłączę teleport, bo jeszcze go przypadkiem użyję, jak zwykle. W sensie, używałem diamentu nieraz przypadkiem. Tutaj czegoś się zniszczyłem? A te kamienie mogę niszczyć? Nie. O chłopie! A, to jest chyba tam, gdzie się dostać się mogę na początku gry, pamiętacie? O chłopie, nice! Czyli końcówka to musi być. Ty, to zarąbista gra to jest, naprawdę zarąbista gra. Zamknij pysk. Diament za 500 hitem. Zabity, luj. Ciemna materia, tak zwany czarny rarytas. W sensie, że wiesz, o co mi chodzi? No, że ciemna materia, tak się na to mówi po prostu, na wolnym rynku. Ja jestem górnikiem, to wiem lepiej chyba. Prawda? Dobra,
Ale co ty piszesz, Josh? Co ty piszesz? Że tak zagaje. Dobra, to jest energol, który mam zniszczyć. Jeszcze jest jeden energol. Pytanie, jak daleko on jest. Ja pierdzielę, muszę naokoło iść. Czekaj, tędy się tam dostanę też? Muszę tam iść. Teraz jak daleko to jest? To się tu jakąś mapę otworzyć? Chyba się nie da i to jest problem. No nie da się, nie wiem jak to znaleźć szybko. Może się tepnę? Albo luj, pójdę na pieszo. Pieprzyć. To takie ostatnie zwiedzanie zrobimy, jeżeli tam jest koniec gry. Chyba, że tam jest dalej świat, ale wątpię w to, no bo już mamy takie upgrade, że to jest luj. Chociaż kto wie, może jeszcze jakieś sklepy się pojawią. Koreańskie serce, ja se widzę, proszę. Dla ciebie. Nie ma problemu dla widza dać koreańskiego serca. Czekaj, jak ja myśl. Polskie serce to finger? No. Wiadomo, że tak. Ty serio zarąbista giereczka? Za szóstkę, chłopie? Wykrzyknijcie neba, widzowie. I co? I sami też szukajcie. Najwyżej link mi podeślij, jak coś znajdziesz dobrego na kolejne szukanie gier za piątkę. Będzie oro. W sumie tą grę też mi podsyłaliście. I tą, co kupiłem, drugą. Crysis. O chłopie, ale tego Crysisa też bym chętnie zrobił. Ja pierdziele, tych gier jest sporo. Oj, 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 dużo tych gier jest do zagrania. Jak zawsze. Jak zawsze, klasycznie, widzowie. Dużo pizzy, mało kiełbasy. Klasyka w dupę. Nie? Klasyka. Czekaj, jak tu pójść? Ja już zapomniałem trasy. Kragą zagrędzisz to na Instagramie dla widza na priv, bo tutaj nie mogę niestety. Zwiedzanko. No tak, Black Blue, właśnie ja to powiedziałem, przenosi na pizzę. Czekaj, ja muszę chyba wrócić, bo mi się światło kończy. Czekaj, czekaj. Czy nie, czy tak? Lol. Nie no, będę musiał wrócić tam portalem czy coś tam. Ciebie. A tutaj już dotarliśmy, dobra. Tu byłem. Tyle starania. Dzięki, Haraś.
Czekaj, co? Jak ja mam tam iść? A nie, umarłem w jaskini, to nie umarłem. Tak? Ta. W jaskini jak umrzesz, to się nic nie dzieje, jest? Uratowany. Czekaj, tam nie. Ja nie mam światła, no. O chłopie, ty. Oni... Ja pierdzielę, chyba muszę wyjść stąd. Pieprzyć portal. Bo jest lipa. Kupię se nowy zara. Ja już nie mam na co wyda. Tu się... Jezu, jestem w tym. Czekaj, zabiję te... Ty, na nim się na farmie. Patrz to. O chłopie. Mocny five head. Nie! Pieprzyć. A już światło mi musi dać. Abuser. Trzeba se radzić. Że on zamiast HP mi dawać, ja mam na nim coraz mniej. Ja mam coraz mniej HP na nim. Chłopie, mam kreseczkę HP już. Nie wyszło to najlepiej. Dzięki, Lucek. Dziękuję bardzo. Pieprzony w dupę jesteś. O, HP się odnowiło. Jakieś osiągnięcie odblokowałem, bijąc ich. No co ty pieprzysz? Parobasie zapieprzony. Ja HP mi się nie odnawia. Ja mam coraz mniej HP jak tu przychodzę. Osiągnięcie abuser. Dobra, parobie. Chłopie, ale zobacz, ja jestem w martwym punkcie gry. Tu się nic nie da zrobić. Dlatego tak muszę grać. Ja tak gram, bo muszę. Klasycznie ja w każdej grze muszę abuzować, więc no. Ty, dobra, tak ma być, zobacz. W końcu. Idziemy. Tylko pytanie, czy ja mam iść tu? Nie. Nie wiem, gdzie mam iść. Wypiję przyłogo i luj. Ja to nie... Ty, ale gdzie ja mam iść tak ogólnie? Chyba tutaj. A ja tu wtedy byłem, co mnie wypieprzyło przypadkiem. No. Chłopie, a nie śmiertelny. No? Niezły noob.
To jest to. I mamy to do zniszczenia. Dobra, widzowie, idziemy tam. Ja się tepnę chyba. Nie, jak ja tepnę, to nie będę miał tepeka tam. Ja muszę wrócić na pierwsze, bo ja mam tepek obok tego. Puść mnie! Dobra. Czekaj, teraz musimy jakoś najbliższe wyjście znaleźć. Idźmy po prostu. Tu chyba był tepek zara albo rura. Coś tam było. No. Czekaj, tu się max lewo szło? Nie, tutaj gdzie jestem. Nie, tu. O. Czekaj, jak ja tym teleportem... Nie, to jest rura, dobra. Czyli wyjdę rurą. Wejdę w teleport. Czekaj, jeszcze sobie zrobię tak. To. Dam jej siano. Samki pysk, masz siano. Ty, co to da? Przeogromny worek. Na co mi te worki? Już nie mam co z nimi robić. Odnowię jesteś HP. Ta, zamknij pysk. Do ciebie to nawet nic nie mówię. Ty, jaka pochodnie kupię. Stać, bo ona mi szybko znika. Weźmy sobie ją. I portal, portal. Powinien nas przenieść obok. Tak, dobra. Dobra, widzowie, jesteśmy. Finał. Tak przynajmniej myślę. A jak będzie? Zobaczymy. Filmik. Boss? Patrz co, witaj w Vectronie. Bzzzt. Voltbot. Rusty. Joe? Część jego przebywa w naszym nowym ciele. Dobrowolnie się z nami połączył. Niebawem ty też to zrobisz. Potrzebuję nogę ser. To wujek? Przygotowaliśmy więcej, więc ciebie. Odarliśmy cię ze słabej skorupy parobota. Przypominasz... Nas bardziej niż siebie samego. Co za dźwięki? Nic nas nie powstrzyma. Volt, boty powstaną. Udało wam się je przygotować. To prawda, jestem gotowy, by was powstrzymać. Takiego właśnie serca nam trzeba. Jeśli nie oddasz go z własnej woli. A złączotować ci starego. Ile ma tych gniazdek, frajerek? Tam jest jeszcze jedno. O kurde, dziadu! Ej, może poczekam, aż będzie chciał splunąć tu okiem. Czy nie warto? Nie no, co za szmata. Zapieprz. Ej, co? To koniec? Chyba nie.
Ty ożył? Teraz ma więcej chyba. Muszę zniszczyć. Ty no kurde, no za szybko on bije. Gdzie jeszcze? A! Gdzie on ma jeszcze te oczy? O ty szmatławcu pieprzu, a mi zapieprzu. Dobra, do spania dziadek idzie, w sensie wujek. Dubiemy go w oko. Będzie miał jeszcze HP? O kurde, teraz tak chamsko leci. Cześć, zniszczę ci. Łapom lepiej. On zapieprzył niezłą epę na łeb. No przestań, dziadu zapieprzony. Wujaszek już mnie mocno irytuje. Czyli ile jeszcze ma tych? Tu było? Nie, tu nie ma teraz. Tu jest ostatni. Nie, tam już. O chłopie, nie wiem co się dzieje. Gdzie on to jeszcze ma? Tutaj. Ty nie umrze. Ty, na pierwszym tego? Bójka? Spać położyliśmy? Ez? O chłopie, ty! One shot gierki chyba, co? Zobaczymy, czy to koniec. Była na łepek dla wujka, o. Zobacz, ty, cała wioska się cieszy. No, skończone, patrzcie tylko, bo ja arcydzie... A, to mój pomnik? Taki gówniany śmieciu wąsaty. Co? Myślałem, że to ma być posąg Rastiego. To w końcu on ocalił miasto przed demonami. A nie to. Co to ma właściwie być? Małpa ze złomu? Ale duszno. Wzdycha. To chyba oczywiste. To abstrakcyjna wizja śmiertelnego parobota, który zyskuje boskość. Przypomina nieco mojego tatę, po tym jak przyjechał go pociąg. Panie, świeć nad jego duszą. Ciekawe. Moje wyczucie elegancji się tu marnuje. Bez Rastiego to miejsce pozbawione jest klasy.
Co ja to, ja nie żyję? Po co właściwie budowaliśmy ten pozek? Nie przeprowadziliśmy nawet porządnych poszukiwań. Skarby, on zginął już miesiąc temu. Kataklizm zniszczył wszystko, co znajdowało się pod Starym Światem. Zostały same gruzy. Musisz myśleć o przyszłości, dziewczyno. Mieszkowanie po ruinach to nie jest praca dla młodej damy. Nikt nie przeżył tego, co tam zaszło. Dajcie spokój, tylko dziewczyna ma tu odrobinę odwagi? Ja też za nim tęsknię, był moim przyjacielem. Pamiętam, kiedy pierwszy raz wszedł do mojego sklepu. Był wtorek. Weź się w garść, stary. Chyba nie wyparował, prawda? Wciąż gdzieś tam jest, po prostu to czuję. Będę go nadal szukać. Tak czy siak, w końcu go znajdę. Ta? To może dwójce się nią gra? Bo jest dwójka tej gry. Patrz to! Jaki klimat! Chłopie, czas gry 3,5 godziny. Gotówka 7,5 koła. Kule ogółem posysane wujaszka 90. Śmierci 7. Nice. Ej! Zarobista gra za szóstkę. Tu się nawet więcej dało. Da się miasto wymaksować. Tylko trzeba by więcej skarbów szukać, mi się już tak nie chciało. Ale gierka piękna, naprawdę. Jak komuś się będzie chciało, może mi podesłać, jak wygląda wymaksowany level i miasto wtedy. Dwójkę też na hita? No też zrobimy, też. Ale nie teraz. Nie no, ale gierka naprawdę zarąbista, chłopie. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę